imienia Stefana Batorego, debacie poświęconej polityce zielonej transformacji i pytaniom, jakie ten proces już dzisiaj wywołuje, jego programowanie, wpisywanie w kolejne konkretne strategie. Chcemy porozmawiać o tym, jak ten właśnie proces może kształtować polską scenę polityczną, jak polska scena polityczna będzie odnosiła się do tego wszystkiego, co nas czeka. Ze względu na ten temat mamy właśnie znakomite grono uczestniczek i uczestnika. Czekamy jeszcze na połączenie się pana posła Andrzeja Grzyba, żeby mógł powiedzieć, że mamy też uczestników reprezentujących najważniejsze siły polityczne w naszym kraju. Cieszymy się bardzo z tej reprezentacji, bo też intencja tej rozmowy i zasadnicze pytanie jest, na ile to, co nas czeka, o czym rozmawiamy w Polsce, na forum Unii Europejskiej, teraz podczas szczytu klimatycznego w Glasgow, będzie właśnie czym to będzie, czy ten wieloletni, rozpisany na wiele dekad proces i wiele też kadencji parlamentarnych stanie się podstawą do reorganizacji, rekonstrukcji sceny politycznej, wyjścia z polaryzacji, która w tej chwili jest takim głównym motorem napędzającym polityczną konkurencję i polityczną dynamikę, czy właśnie też zostanie wpisany w tę dominującą dotychczas logikę. Na ile nieoczywiste konflikty, napięcia, które będą towarzyszyć tym zmianom, które będziemy programować i w kraju, i w przestrzeni europejskiej, będą, w jaki sposób będą wykorzystywane przez i adresowane przez siły polityczne. O tym wszystkim za chwilę będziemy rozmawiać w przedstawie gości tej debaty. Jeszcze kilka słów tylko wprowadzenia. Kto z Państwa, a coraz więcej szczęśliwie, tak badania najnowsze z opinii publicznej pokazują, że coraz więcej osób tymi tematami się interesuje, są dla nich ważne. Dla ponad 80% Polek i Polaków kwestia zmiany klimatycznej jest istotnym problemem, który go dostrzegają i rozumieją jego wagę. No więc ci wszyscy, którzy tym się interesują, na pewno też obserwują to, co dzieje się od tygodnia na szczycie w Glasgow. I rzeczywiście dynamika tego spotkania jest bardzo ciekawa. Napływają kolejne ważne i chyba optymistyczne wiadomości, kolejne deklaracje podejmowane przez liderów politycznych i przez delegacje, które tam się zebrały, otwierają kolejne możliwości, ale też są zobowiązaniami. To jest kwestia deklaracji w sprawie powstrzymania wylesiania lasów do 2030 roku, deklaracja w sprawie redukcji emisji metanu 30% do 2030 roku. No czy w końcu z perspektywy polskiej chyba najważniejsza deklaracja o odejściu od węgla i budowy czystego systemu energetycznego. Tutaj jest niejednoznaczność, jak my interpretujemy swoje podpisanie się pod tą deklaracją, bo ona jest jakby dwuczęściowa. Przewiduje odejście od węgla do końca trzeciej dekady dla państw rozwiniętych i do końca czwartej dekady dla państw rozwijających się. Polska nominalnie jest państwem rozwiniętym, w związku z czym z tego by wynikało, że powinna odejść od węgla do końca trzeciej dekady, ale tutaj jasności nie mamy. Sygnały z Ministerstwa Klimatu i Środowiska są niejednoznaczne. Być może w czasie tej debaty uzupełnimy tę wiedzę, ale w każdym razie kontekst, jak Państwo widzicie, jest taki, że ten walec zmian ruszył, teraz jest wzmacniany przez globalnym procesie pod auspicjami konwencji klimatycznej. Bliżej naszego podwórka oczywiście nieustannie trwają prace w Unii Europejskiej, w przestrzeni Unii Europejskiej związane z Europejskim Zielonym Ładem, jego konkretyzacją w postaci strategii Gotowi na 55, która określa, tu jeszcze trwają negocjacje właśnie, jakie będą wynikały z niej zobowiązania określające sposób dojścia do redukcji emisji o 55% do 2030 roku. Więc dzieje się wiele i o tym będziemy już za chwilę rozmawiać, a już przedstawiam
uczestniczki i naszego uczestnika. Więc tak, po kolejności alfabetycznej jest z nami pan profesor Jerzy Buzek, były premier, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie premierze. Pani Jadwiga Emilewicz, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Hanna Gill-Piątek, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Polska 2050. Dzień dobry. Jest pani Katarzyna Lubnauer, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani Anita Sowińska, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Nowa Lewica. Dzień dobry państwu. I pani Małgorzata Tracz, posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Partia Zieloni. Witam serdecznie. I mam nadzieję, że jeszcze dołączą do nas pan Andrzej Grzyb z PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego, i pani Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej. Ale jeszcze informacje takie porządkujące. Naszą debatę tłumaczymy na polski język migowy. Pomagają nam w tym pani Kamila Skalska i pani Marzena Kasperska. A w dotarciu do publiczności pomagają nam liczne media internetowe. W pierwszej kolejności euroactive.pl, który jest patronem medialnym tej debaty, ale także portale innych mediów, Polityki, OKPress i Wideokodu. Witamy wszystkich widzów, którzy zasiedli przed ekranami. Proponuję następujący przebieg, byśmy w pierwszej rundzie określili swoje, i to już oczywiście zostawiam państwa, jaki macie w ramach mandatu, jaki macie, na ile będziecie wypowiadać się w swoim imieniu, a na ile też całych formacji, ale właśnie jak w myśleniu politycznym waszych sił politycznych analizujecie to wszystko, co nas czeka, mając też w pamięci doświadczenia, no już widzimy chociażby z innych krajów znacznie bardziej gospodarczo zaawansowanych, które wcześniej już podejmowały wiele kwestii związanych z transformacją ekologiczną, chociażby Francja, prawda, i pewne nierozważne decyzje podjęte w 2018 roku wywołały niezwykłą reakcję społeczną, która do dziś jest taką pamięcią polityczną zagrożeń, które mogą wywołać zmiany związane z transformacją, i no, ten bunt żółtych kamizelek, który wybuchł, jest takim memento, zresztą nie tylko dla Francuzów, on jest przywoływany jako właśnie taki przykład tego, że no, realizując to wszystko, co podpowiadają naukowcy, którzy też wskazują, że trzeba szybko dokonywać tej transformacji, jednocześnie to hasło, że zanim nadejdzie koniec świata, jest koniec miesiąca, kiedy trzeba opłacić rachunki, no jest dla polityków na pewno istotnym punktem odniesienia. No więc propozycja, by w pierwszej rundzie każdy z państwa miał możliwość określenia swojego stanowiska, a potem już byśmy w ramach tak zakreślonych pozycji otworzyli dyskusję, zobaczyli, co nas łączy, co nas dzieli, bo to myślę, że jest ciekawe dla naszych widzów. I zacząłbym, akurat też tak się składa, że układ alfabetyczny też odpowiada pewnemu zamysłowi merytorycznemu. Chciałbym najpierw poprosić pana profesora Jerzego Buzka, który akurat jedyny nie jest parlamentarzystą zasiadającym w naszym Sejmie, tylko w Parlamencie Europejskim, też ma wieloletnie doświadczenie, no, związane chociażby z wcześniejszym etapem transformacji i przemian w górnictwie polskim. Więc gdyby pan profesor zechciał rozpocząć tę rundę, a potem z kolei bym poprosił panią Jadwigę Emilewicz, bo z kolei reprezentuje formację, która w tej chwili odpowiada za realizację negocjacji z Unią Europejską, więc myślę, że też przedstawienie tego obrazu byłoby najwłaściwsze. Panie profesorze. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie do tej debaty. Ona jest ważna, takie się odbywały również wcześniej. Ale przyznam, że może nie miałby aż takiego rozmachu, jak teraz to się dzieje.
Bardzo żałuję. Cieszę się ogromnie, że widzę bardzo młode twarze i że panie, które były prezentowane, to jest zupełnie inne pokolenie niż moje. Mówię to z zazdrością, ale również z wielką sympatią. Wielka nadzieja w was i w waszych przekonaniach w tym kierunku. Ja, panie prezesie, jeśli mi wolno będzie rzucić pewną perspektywę historyczną, bo ja od 30 lat w gruncie rzeczy zajmuję się tym. Na początku lat 90. byłem oficjalnym delegatem Polski do Międzynarodowej Agencji Energii i był pierwszy na świecie taki globalny projekt, efekt cieplarniany, Greenhouse Gas Effect, tak to się nazywało. Bardzo prosto. Nikt nami nie sterował politycznie, bo nikt w ogóle się nie zajmował taką sprawą. W 1996 roku w Bostonie, w Massachusetts Institute of Technology, liczyliśmy to na komputerach i wyszło, że nie ma żadnych wątpliwości. To było około 300 ludzi z całego świata. Wszystkie kraje były w zasadzie reprezentowane, to znaczące, że jest efekt cieplarniany i powoduje go człowiek. A więc to było 25 lat temu. Potem, niedługo potem miałem okazję decydować o działaniach polskiego rządu. Z tej perspektywy reforma górnictwa węgla kamiennego, wygaszenie w ciągu 2-3 lat 23 kopalń, w zasadzie bez strajku. Polegało to na tym, że ludzie mieli realną ofertę pracy gdzie indziej, bardzo realną. Na przykład w niezamykanej kopalni mieli odprawy i była kolejka po odprawy. Ja o tym mówię, żebyście państwo wzięli pod uwagę, że Śląsk nie opiera się temu wszystkiemu, co chcemy zrobić. Ludzie na Śląsku, zwłaszcza górnicy, chcą mieć jasną ofertę i nie chcą być oszukiwani. To nie może być tak, że 3-4 lata temu słyszeliśmy od najważniejszych osób w państwie, że mamy węgla na 200 lat i słyszeliśmy się również, że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. A teraz chce im się powiedzieć, że będziemy wyłączać kopalnie. To drugie jest prawdziwe i oczywiste, tylko że tak trzeba mówić od początku. Myśmy przed wyborami poszli do górników. To się odbyło w Rudach Raciborskich pod Gliwicami i podpisaliśmy porozumienie, także ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Ja miałem może łatwiej, bo byłem z tego związku, ale wszyscy się zgodzili, że musimy zamknąć kopalnię, jeśli chcemy w ogóle uratować ekonomicznie kraj i ekonomicznie same górnictwo. To przyniosło świetne rezultaty, ale to nie tylko ważne była ta reforma, której następcy, i to była lewica, kompletnie nie kontynuowali, ani żaden następny rząd. Doprowadziliśmy do takiego samego dramatu, jak w 1997 roku odziedziczyliśmy. I to się da zrobić, tylko nie należy oszukiwać. Była również wynegocjowana rura gazowa z Norwegii i z Danii. Mogliśmy od kilkunastu lat mieć tani, konkurencyjny gaz, bo pan redaktor słusznie zdefiniował problem. To nie tylko nasze przekonanie, że uczeni mają rację, bo myślę, że dla większości z nas to jest jasne, że mają rację. Ale proszę pamiętać, że antyszczepionkowcy działają, mimo że dowody na działania szczepionki i istnienia koronawirusa są dominujące. A więc ci, którzy będą wątpić w sprawy klimatu, w sprawy zagrożeń, które mamy, zawsze się znajdą i to w dużej ilości, zwłaszcza jeśli mają swój osobisty interes. Interes zawsze mają przywódcy Związku Zawodowego Górników. Może nie innych związków zawodowych, ale tego tak. Trzeba z nimi rozmawiać, pokazywać im propozycje. Myśmy również tą rurę z Norwegii i Danii w 2001 roku podpisali i była gotowa. Wystarczyło ją wprowadzić. A dlaczego to jest ważne? Bo, panie prezesie, będzie pytanie na polskiej wsi. Jeśli chcemy w ciągu 10 lat odejść od węgla, oni zapytają, a czym my będziemy palić? To jest bardzo trudna odpowiedź,
bo na polską wieś trudno będzie dotrzeć z energetyką odnawialną, a nawet z gazem dzisiaj będzie trudno, mimo że ta rura może w końcu powstanie z 20-letnim opóźnieniem. To jest problem i słusznie zadaje pan pytanie i nasza debata ma służyć temu, żebyśmy powiedzieli sobie, jak tłumaczyć to ludziom i jak zapewnić im zaufanie do władzy publicznej. One, mówię to z taką wielką troską, od 20 lat ona jest po prostu negowane, to zaufanie, bo w 2007 roku Polska podpisała pakiet 3x20. To był czerwiec 2007 roku. Od 14 lat wiemy, że Europa w to weszła. Ja byłem na większości szczytów klimatycznych od 2007 roku aż do dzisiaj. Teraz akurat nie jestem, także COVID i inne przeszkody, ale to jest ważne. Ja widziałem, jak świat się zmienia. Ja również rozmawiałem z przywódcami państw Europy Zachodniej, które to państwa odeszły od węgla bez żadnych rekompensat, bez wsparcia, tylko dlatego, że to się po prostu opłaca. Odejść od węgla się opłaca, jeśli mówi się to ludziom i pokazuje. Na Śląsku nie chcą kopać węgla, ale chcą mieć perspektywę pracy. Myśmy wtedy organizowali katowicką strefę ekonomiczną, która specjalną strefę, która dzisiaj jest największa w Europie. I ona bardzo pomogła temu procesowi. Są 4 podstrefy, tam jest dziesiątki tysięcy miejsc pracy ekologicznych dla młodych ludzi, najnowsze technologie. Bo mamy 3 problemy przed sobą. Gospodarka, technologie i ludzie. Z gospodarką, no to wiadomo, że mogą być zagrożenia. Ja nie chcę za długo na ten temat rozmawiać, ale mam z tym doświadczenie, bo wiem, że będąc odpowiedzialny za polską gospodarkę, można sobie z tym poradzić, jeśli ma się przekonanie, że to trzeba po prostu zrobić. Że uczciwie jest powiedzieć ludziom, że nie ma innego wyjścia. Po drugie jest sprawa technologii. Ja zajmowałem się w tym Parlamencie Europejskim przez kilkanaście lat. No i oczywiście jest kwestia ludzi. I mój ostatni taki mocny akcent, bo były również wcześniejsze, polegał po prostu na tym, że zaproponowałem nowy fundusz, zupełnie nowy do budżetu Unii Europejskiej, nazywa się Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. On nie ma żadnego innego zadania, oprócz oczywiście środków finansowych. Dla Polski 16 miliardów euro, dla 2 czy 3 regionów w ciągu najbliższych kilku lat. A więc to są ogromne pieniądze dla tych 3 regionów, czy 4, to są fantastyczne pieniądze. Ale on ma również pokazać, że Unia Europejska jest w stanie pomóc tym, którzy są najbardziej zagrożeni. Więc proszę mi wybaczyć, przepraszam za to młode koleżanki, że mówię historycznie. W każdym razie wiem, że na tej przestrzeni 20 lat żaden rząd nie odpowiedział pozytywnie na to, co robiła Unia, na zagrożenia, które były. Bo gdyby było inaczej, to mielibyśmy już energetykę jądrową. Przecież w 10 czy 9 roku była spółka, która zajmowała się tym przez 3 czy 4 lata. No, nie mamy żadnych efektów działania tej spółki. Nie mielibyśmy tak zwanej ustawy odległościowej 5 czy 6 lat temu, która załamała biznes prywatny w Polsce, który budował farmy wiatrowe. Przepraszam, że ja mówię z żalem, ale cel naszej debaty, to jest ostatnie zdanie, jest właśnie taki, żebyśmy stwierdzili, czy jesteśmy w stanie jako reprezentanci najważniejszych partii politycznych w naszej ojczyźnie, czy jesteśmy w stanie zagwarantować, że przekonamy swoich szefów do tego, że trzeba działać ponad podziałami. Trochę tak, jak zaczęliśmy działać w 1980 roku i skończyło się w 1989 po prostu wyzwoleniem Polski, bo działaliśmy wspólnie. Nawet władze się w końcu do tego przy okrągłym stole przyłączyły, bo nie było wyjścia. Był taki napór społeczny. Czy jesteśmy w stanie taki napór społeczny wytworzyć? O tym jest Eko Rzeczpospolita i gratuluję Fundacji Batorego za tę inicjatywę.
Dziękuję panie profesorze, dziękuję za przywołanie tej perspektywy, pokazanie, że mamy do czego się odwoływać, nie tylko w kategorii jakby zmarnowanych szans, czy niewykorzystanych szans, zaniechań, ale też pewnych no, doświadczeń pozytywnych, które mogą zasilać to myślenie o no, już przyszłości. I tę dyskusję teraz o przyszłości już przekazuję mikrofon pani poseł Jadwidze Emilewicz. Bardzo proszę. Dzień dobry jeszcze raz Państwu wszystkim. Również podobnie jak Pan Profesor chciałam podziękować za zorganizowanie tej debaty i za zaproszenie mnie do udziału. To zaszczyt i wyróżnienie, a temat tak ważki, że dobrze, że w takim formacie mamy szansę o nim rozmawiać, unikając takiej debaty powierzchownej, naskórkowej, nagłówkowej, bo ona w obszarze prowadzenia polityki klimatycznej i ja zawsze łączę te dwa elementy i transformacji energetycznej no jest poddana bardzo wielu też takim prostym, populistycznym uproszczeniom. I tutaj ważne, że mamy szansę porozmawiać o tym nieco w dłuższych zdaniach od dużej litery do kropki. To ja w tym takim otwierającym wystąpieniu, też dziękując za te historyczne przywołania pana profesora Jerzego Buzka, wspominając zresztą swój czas i swoją pierwszą pracę po studiach w kancelarii u pana profesora, ówczesnego premiera. To dwie uwagi szybko, jeszcze zanim swoje siedem krótkich tez, to dwie uwagi do wystąpienia pana profesora. Z całą pewnością chciałam podzielić i zgodzić się z tezą, że zdecydowanie za mało przez ostatnie dwie dekady zrobiliśmy w zakresie transformacji energetycznej w Polsce. I tutaj myślę, że warto, żeby mówię o tych dwóch niemal już dekadach, celowo właśnie pokazując, że to nie ma koloru politycznego, że kwestia braku elektrowni atomowej, no to jest takie dziedzictwo niedokonane przez tak naprawdę od pierwszego rządu, od rządu Tadeusza Mazowieckiego do nas do dziś podejmujemy kolejną próbę. Myślę, że warto, abyśmy wszyscy się co do tego zgodzili, że warto, aby ona zakończyła się szczęśliwie wreszcie, aczkolwiek no, sam ten proces, jak ona była prowadzona, też pokazuje no właśnie taki czas niedokonany jako czas zły w zakresie transformacji energetycznej. I z całą pewnością to, o czym też powiedział pan profesor, to co wydarzyło się na Śląsku w czasach rządu AWS-u, zamknięcie wtedy kopalń przy stosunkowo niewielkich albo prawie żadnych oporach społecznych wówczas, to jest rzecz największa, jaka w stosunkowo krótkim czasie się wydarzyło. Może będzie czas krótko, aby powiedzieć też, co myśmy jako my skromny tam jakiś kamień do tej transformacji dołożyliśmy, ale o tym na koniec. W tym słowach mojego wstępu też na początku, to myślę, że warto, bo każdy z nas, kiedy mówimy o ekologii, transformacji energetycznej, no to bardzo się tam gdzieś, ta debata jest bardzo mocno doktrynalna. Ja od tej debaty doktrynalnej nie uciekam, co więcej szukam też wsparcia w literaturze, sporo w tych esejach wprowadzających pana redaktora do tej debaty dzisiejszej też o filozofii politycznej tak naprawdę mogliśmy przeczytać. Ja od niej nie uciekam i też zawsze wspominam, że tego zielonego konserwatyzmu w Polsce, który staram się reprezentować i który starałam się realizować, będąc w rządzie Mateusza Morawieckiego, że tę debatę warto uzupełnić, bo dlaczego patrzę na ekologię z perspektywy konserwatywnej? Dlatego, że stawiam człowieka w środku, dlatego, że jeśli polityka ekologiczna wyabstrahuje się od człowieka, to w moim głębokim przekonaniu będzie skazana na porażkę. Jeżeli nie pokażemy trwałego związku, dbałości o otoczenie poprzez dobrą kondycję ludzką, poprzez to, że tylko w ten sposób ta dobra kondycja ludzka będzie mogła być realizowana, to tego sukcesu po prostu nie osiągniemy, nie zgromadzimy odpowiedniej ilości agentów zmiany, prawda? Czyli tych, którzy poprą pewne kierunkowe zmiany bez względu na barwy polityczne. I oczywiście tych inspiracji szukam u Scrutona, szukam u Chantal Milon-Delsol, świetna jej książce Kamienie węgielne, które pokazują właśnie dlaczego warto i w jaki sposób ten ktoś, kto dba o swoje środowisko, kto umiejętnie czyni sobie ziemię poddaną, jest kimś, kto może prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną i energetyczną, jest tym stanowiskiem pożądanym. O Laudato Si, o papieżu Franciszku tutaj pewnie też już mówić nie trzeba. Więc to podstawy takie ideowe, myślę, mamy dziś dobre i ma je zarówno prawica, jak i lewica. Ja przewrotnie stwierdzę, że wydaje mi się, że to lewicowe podejście no nie przyniosło rozwijane ekologiczne od lat 70-tych pewnie,
początku lat 60. no nie dało nam istotnej zmiany, więc być może jest czas na sukces polityki tego zielonego konserwatyzmu. To w zakresie idei. I teraz te 7 tez takich podstawowych, programowych, dlaczego w Polsce mamy kłopoty z realizacją tej polityki. Nadmiar emisji CO2 w Polsce jest ewidentnym kosztem nowoczesnego stylu życia, prawda? Nowoczesnego czy kapitalistycznego, jak kto woli, prawda? Chcemy żyć wygodnie, chcemy podjeżdżać pod szkoły naszych dzieci samochodami, mieć nowe telefony, mieć nowe smartfony, wymieniać garderobę, być modnym. Do tego kultura masowa, kultura popularna bardzo mocno taki model i styl życia propaguje. W warunkach polskich, tu mówimy globalnie, prawda? No to jest tak między lat 80. to przyspieszenie w zakresie większej konsumpcji i takiego stałego wzrostu, stałego bogacenia się dominuje. Polska w tę falę wzrostu wskoczyła i chęci odrobienia strat w 89 roku. Mamy za sobą 30 lat transformacji. To powiemy, że to jest dużo, jeżeli chodzi o transformację, bo człowiek z natury rzeczy raczej nie chce dużo zmian, prawda? Im jest starszy, tym mniej jest podatny na zmianę. Natomiast my jesteśmy w stanie transformacji, ale jednocześnie jesteśmy znowu w stanie takim, że odrabiamy pokolenia niedoboru, prawda? Więc rzeczywiście istotnie chcemy więcej. Chcemy i w momencie, kiedy tym dobrostanem zaczyna się cieszyć coraz więcej Polaków, zaczynamy im mówić, no nie, teraz musimy mniej, prawda? No bo jeżeli mówimy o odpowiedzialnej polityce ekologicznej i klimatycznej i o efektywności energetycznej, to mówimy, musisz chcieć człowieku mniej, bo jeśli nie będziesz chciał mniej, to ta polityka nie będzie miała skutku. Więc tu mamy takie pierwsze zderzenie, z którym się musimy mierzyć, projektując polityki publiczne. Nie bagatelizowałabym go, prawda? Uważam, że ono ma kolosalne znaczenie. Więc tu mamy to bardzo silne napięcie pomiędzy komfortem życia a dobrostanem planety, który musimy sobie jakoś na nowo opowiedzieć, a ta opowieść w Polsce jest jeszcze podwójnie trudna z racji tego krótkiego okresu. Coś się stało z połączeniem, pani poseł. Miejmy nadzieję, że się odbuduje. Oho. Nie wiemy, co się dzieje. Nie wiadomo, tutaj też dostaję sygnał, że już łączy się pani poseł z innego. Już jestem, przepraszam państwa bardzo. Tak, witamy ponownie. Tak. Przepraszam, no technologia czasami niestety nam utrudnia, a nie ułatwia. Więc ten pierwszy punkt, drugi krótki już bardzo. Z gospodarką na świecie rządzi PKB i choć ja wielokrotnie wskazuję, prawda, mamy noblistę z początku, z końca lat 90. ekonomicznego, który wskazuje na to, że to już nie tylko PKB, że ten pewien dobrostan społeczny nie może być mierzony tylko PKB, ale jednak tym najbardziej zobiektywizowanym, najprostszym czynnikiem pomiaru wskaźnika rozwojowego jest PKB. Wskaźnik PKB kiedy powstawał? Kiedy na Ziemi, kiedy zaczęliśmy go w ogóle mierzyć i używać? Kiedy na Ziemi żyło 2 miliardy ludzi, dziś jest 7,5 miliarda, osób i ten wpływ, ten naukowe dowody, o których wspomniał pan profesor z początku lat 90., które mówią o efekcie cieplarnianym i związku aktywności ludzkiej z kondycją ekologiczną planety jest właściwie niepodważalny naukowo. No to on oczywiście ma znaczenie, prawda? Kiedy mówimy o tym, że mieliśmy rewolucję przemysłową w momencie, kiedy na Ziemi żyło 2 miliardy ludzi, no to nawet jej skutki, z którymi dziś musimy się mierzyć, prawda? Bo to wtedy wycięliśmy najwięcej lasów, to wtedy pewien krajobraz pewnego obszaru na świecie zmienił się w sposób bardzo trudny do odwrócenia. No ale kiedy mówimy o tym wzroście, galopującym wzroście konsumpcji przy 7,5 miliardach, no to oczywiście to ten czynnik PKB ma kompletnie, czytamy go kompletnie inaczej. Dlatego warto w tej dyskusji o polityce klimatycznej też posługiwać się, nie tylko zwracać uwagę na inne elementy wzrostu, że PKB, które
nakręca konsumpcję, wracając do pierwszego punktu, które mówi o tym, że no jeżeli mamy mierzyć wzrost, no to on najczęściej jest mierzony wzrostem konsumpcji, no mają się znowu są takimi wektorami o przeciwnych zwrotach. Trzeci element, już go wspomniałam, w kontekście polskim jesteśmy w czasie permanentnej transformacji. 30 lat transformacji to jest bardzo dużo. Jest taki moment i widzimy go, on dzisiaj nam paradoksalnie wychodzi w innych debatach, ta, którą gdzieś tam ostatnio rezonowaliśmy bardzo mocno, czy 16 godzin pracy to dobrze, czy źle, czy powinniśmy pracować mniej, czy nie. On paradoksalnie ma również wpływ na dyskusję o klimacie, prawda? Jeżeli mówimy dzisiaj, że no mamy mniej, że mamy jednak taki element zastosować, prawda, w stosunku do samych siebie pewne samoograniczanie, to też jest taki element, który wychodzi naprzeciw Polakom, powiedziałabym, tak, zmęczonym transformacją, ale z drugiej strony nam chcemy powiedzieć dzisiaj, no dobrze, teraz rozwijaliśmy się przez te 30 lat, biegliśmy bardzo szybko, pracowaliśmy po 16 godzin dziennie, nadrabialiśmy straty, nadrabialiśmy zaległości, budowaliśmy fabryki, a teraz musimy się poddać kolejnej transformacji, prawda? Zaczęliśmy ją 30 lat temu od tego, gdzie modelem, od którego odchodziliśmy, była butelka z mlekiem podstawiona pod dom. Zamieniliśmy ją na czystszą, w sanitarnych warunkach lepszą, na 15 odmian mleka o różnych gęstości i tłustości, już nie podstawianego pod dom. Dzisiaj nagle, w stosunkowo krótkim okresie, dla młodego pokolenia model, w którym butelka ta sama dostarczana jest pod drzwi, wydaje się czymś, co powinno być akceptowane ponownie. Czyli znowu dla Polaków, dla nas chcemy opowiedzieć no, o kolejnej, bardzo gwałtownej zmianie, którą musielibyśmy na sobie dokonać. Konflikt klimatyczny, czy też dyskurs klimatyczny ma zatem wymiar w Polsce, myślę, jak nigdzie indziej, pokoleniowy. Prawda? Bo pokolenie młode z racji wieku i gotowości, otwartości na zmiany jest na te zmiany znacznie bardziej otwarte, to definiuje też to młode pokolenie, podczas gdy pokolenie starsze no w tym dialogu mówi, no co wy wiecie o świecie, prawda? My wiemy, my przeżyliśmy więcej, my wiemy lepiej i to też jest pewna trudność i to też jest pewien drogowskaz dla tych, którzy no, w ramach wspomnianej też w esejach demokracji deliberatywnej, my nie zniesiemy tej różnicy pokoleń. My o tej różnicy też projektując polityki publiczne musimy pamiętać. Piąty element, transformacja energetyczna, niezbędna do wykonania, mówiliśmy o niej, prawda, że za mało zrobiliśmy, dzisiaj musimy biec dużo szybciej niż inne państwa członkowskie Unii Europejskiej przy celach polityki klimatycznej, jakie są założone w dokumentach strategicznych, o których też i tutaj, nie wiem czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale kiedy mówimy o pakiecie Fit for 55, to wielu naukowców mówi o tym, że no, z perspektywy osiągnięć naukowych dzisiejszych ona wydaje się nie do osiągnięcia z punktu widzenia naukowego, ale ona oczywiście wyznacza pewne jakby strategiczne cele. Ta transformacja dla wielu, ona może mieć znamiona nowej kolonizacji. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy znajdują się w położeniu takim jak Polska, 85% systemu energetycznego opartego na węglu, duże bloki energetyczne, mało OZE, brak atomu, to oznacza w bardzo krótkim czasie tak gwałtowne zmiany, które nie będą mogły być wypracowane endogenicznie. My będziemy skazani na zakup technologii i tutaj w tym sensie mówię o tym, że ci, którzy przyspieszają, którzy dociskają pedał gazu, mogą być postrzegani w nieuprawniony sposób, jako ci, którzy no właśnie w takiej polityce, którą nazwałam właśnie, która ma znamiona nowej kolonizacji technologicznej. I to też jest bardzo trudny, niebagatelny argument, który warto gdzieś mieć, brać pod uwagę, podejmując decyzję o całej transformacji energetycznej w Polsce. Jest to wreszcie, tak jak powiedziałam, dyskusja o polityce energetycznej, polityce klimatycznej jest niezwykle wrażliwa, bardzo narażona na hasła populistyczne. Jeśli chcemy osiągnąć realne cele, to tutaj zgodzę się i z panem profesorem, z panem redaktorem, że my powinniśmy osiągnąć pewien bazowy konsensus co do tego, co się ma wydarzyć. I ostatni już punkt. Jeśli chcemy, aby kwestie klimatyczne i energetyczne nie były populistyczne, powinniśmy się zgodzić co do trzech podstawowych elementów. Pierwszy to taki, przyznać, że te zmiany technologiczne są i zmiany w zakresie polityki energetycznej są nieuchronne, tak? I że one realnie nastąpią, że od nich
nie ma odwrotu. Tak jak nie było odwrotu, oczywiście pamiętamy ruchy związane z paleniem maszyn włókienniczych, co nie sprawiło, że jednak fabryki się ostatecznie nie pojawiły. Więc podobnie w moim przekonaniu jest z polityką klimatyczną i transformacją energetyczną, że jest to rzecz nieuchronna i nieunikniona i ten komunikat warto, aby on był przekazywany w sposób bezdyskusyjny, prawda? Że on powinien być takim komunikatem ponad podziałami politycznymi. Wtedy, to o czym powiedział pan profesor przed chwilą, dyskusja z tymi najbardziej narażonymi na transformację energetyczną obszarami w Polsce będzie dyskusją uczciwą, prawda? Bo też zgadzam się z tym, o czym powiedział pan profesor. Dzisiaj Śląsk nie stoi na węglu. W sektorze motoryzacyjnym jest zatrudnione dwa razy tyle osób, ile jest ponad 120 tysięcy osób w sektorze górniczym, wydobywczym. 60 tysięcy, więc to nie jest tak i tutaj pełna zgoda, że kolejne pokolenia, historyczne pokolenia górników marzą dzisiaj o tym, aby pracować w górnictwie. A zatem po pierwsze przekonanie i przekazanie tego, że ta transformacja jest nieunikniona i że Polska na tę drogę wkracza, że ona potrzebuje swojej ścieżki w tej transformacji, że ta transformacja jest bardzo trudna do wykonania i potrzebuje zrozumienia od swoich europejskich partnerów co do tempa zmian prowadzonych, co do tego, że na przykład w warunkach polskich gaz musi być paliwem przejściowym i to jest rzecz bezdyskusyjna i wobec tego, choć bardzo trudnego dzisiaj procesu, wiemy, braliśmy w tej dyskusji udział i wiosną aktywnie, niezwykle to stanowisko wspiera pan profesor Jerzy Buzek, więc że ten warunek musi być zaakceptowany, ponieważ my w inny sposób transformacji tej nie przejdziemy. Więc to po pierwsze. Po drugie, że bezpieczeństwo energetyczne państwa dzisiaj, ten model polityki energetycznej będzie się zmieniał z dużych centrów wytwarzania, centralnie sterowanych bloków wytwarzających energię, na rzecz takich, których te bloki będą stanowiły bezpieczeństwo w podstawie, ale przy coraz większym rozproszeniu źródeł wytwarzania i że będą to różne źródła wytwarzania, czyli że ta demokratyzacja produkcji energii będzie następować, co wiąże się z dużymi inwestycjami sieciowymi, ale co do tego z tej drogi po prostu odejścia już nie ma. I trzeci wreszcie element, że to będzie wiązało się z ogromnymi nakładami finansowymi, które będą wymagały kontynuacji wykraczającej poza jeden cykl polityczny, czyli poza jedną kadencję, że pewne inwestycje w sieci przesyłowe, czy w energetykę wiatrową na morzu, czy w energetykę atomową na lądzie będą wymagały kontynuacji bez względu na to, kto będzie stał u sterów nawy państwowej i że co do tego powinniśmy osiągnąć bazową zgodę. Powinniśmy tę dyskusję prowadzić nie tylko na ulicy w formie strajków klimatycznych, bo ona jest znacznie głębsza, znacznie bardziej skomplikowana, wiąże się z kosztami, które ponosi przemysł energochłonny. Warto o tym pamiętać i żeby tutaj ten dialog i ten konsensus w dialogu z Komisją Europejską budować ponad podziałami politycznymi w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mam w tej chwili dwa wprowadzające wystąpienia. Tutaj wystąpienie pani poseł Jadwigi Emilewicz miało trochę inny też charakter ze względu na umocowanie związek z formacją, która ponosi odpowiedzialność za programowanie w tym momencie działań polityki klimatycznej. Przechodzimy do już dyskusji szczęśliwie dołączyli do nas pan poseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego i pani Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej, więc jesteśmy w komplecie. Bardzo mnie to cieszy. Mam już teraz wielki apel o utrzymanie dyscypliny czasowej, czyli tych 7 minut, które dla każdego z państwa tu w tej pierwszej rundzie zaplanowaliśmy i też taką propozycję, by w wypowiedziach w tej pierwszej rundzie w miarę możliwości unikać polemizowania, dlatego że ta kolejność powoduje, że trudno będzie jakby zbudować możliwość riposty na równych warunkach. W drugiej rundzie już nie chcę z żadnych ograniczeń, natomiast tej pierwszej bardziej bym proponował określenie stanowisk. Oczywiście zapraszam do odnoszenia się do poprzedników, ale w miarę możliwości nie w logice debaty telewizyjnej, powiedzmy, gdzie się buduje na innych emocjach, tylko właśnie raczej bardziej na
przedstawieniu propozycji programowych, analizy też może filozofii politycznej. Dziękuję pani poseł za właśnie osadzenie tej refleksji też w pewnych przemyśleniach z kategorii filozofii politycznej, bo to też dla nas jest bardzo ważne. Dziękuję serdecznie i w tym momencie zapraszam panią poseł Hannę Gill-Piątek, Polska 2050. Proszę o mikrofon. Dzień dobry, czy mnie słychać w tej chwili? Tak, słychać. Dobrze? Tak? Okej. Ja się postaram trzymać po pierwsze dyscypliny czasowej, a po drugie rzeczywiście zacząć od stanowiska Polski 2050, co będzie łatwe, dlatego że my już wiosną położyliśmy taką analizę przygotowaną przez strategię 2050, nasz think tank, pod nazwą Polska na zielonym szlaku. To jest dokument, który jest powiedzmy wstępem do dyskusji, ale zawiera pewne tezy, które zaraz przypomnę. I chcę jeszcze powiedzieć, że nie jest to dokument zamknięty. To znaczy my traktujemy to jako ramę swojego programu, ale ostatnio w Sejmie zaprosiliśmy ekspertów i wszystkie ugrupowania i tutaj dziękujemy bardzo serdecznie za obecność tym, którzy byli, a byli prawie wszyscy, żebyśmy nad tym materiałem podyskutowali. I myślę, że w ten sposób też powinna odbywać się debata, tak jak tutaj dyskutujemy albo dyskutowaliśmy w Sejmie nad naszym zielonym szlakiem. Ponieważ rzeczywiście, i tutaj zgadzam się z panią poseł Emilewicz, powinniśmy robić to jak najbardziej ponad podziałami, chociaż pewnie nawet w założeniach będziemy mieli różnego rodzaju różnice. Ale lepiej się dogadać dzisiaj, niż odkładać to na jutro, bo czas rzeczywiście nagli. Zielony szlak to jest analiza, która jakby zasadza się na czterech najważniejszych filarach. To znaczy nie ma wątpliwości, że ta transformacja ekologiczna, znaczy transformacja, przepraszam bardzo, energetyczna i klimatyczna nas czeka. Natomiast musimy pamiętać tutaj o czterech głównych kierunkach. Pierwszy dotyczy wyrównania różnic i szans. Transformacja energetyczna nie może się odbyć w ten sposób, że będzie jakby pomijać kogoś, czy będzie wzmacniać różnice zamiast je zasypywać. Dlatego, że tak jak w poprzednim głosie było odwołanie do luddystów, którzy niszczyli maszyny tkackie lub też jeszcze wcześniej do żółtych kamizelek, zaraz pojawi się grupa ruchów antyklimatycznych, czy grupy w ogóle, które będą z powodu zbyt dużego obciążenia dyskutowały i negowały konieczność zmian klimatycznych. Drugim założeniem zielonego szlaku jest wsparcie słabszych. Tutaj nie ma wątpliwości, że nie może być tak, że koszty ponosi tylko jedna grupa. Na przykład ta grupa, która w tej chwili w Polsce tkwi w ubóstwie energetycznym, to jest aż 21% według niektórych badań i to ubóstwo gwałtownie się pogłębi poprzez wzrost teraz cen energii i zaniedbania, i tutaj się też absolutnie zgadzamy, zaniedbania poprzednich ekip i mogłabym te ekipy bardzo daleko wymieniać. Po prostu my w tej chwili przez te zaniedbania stoimy w takim miejscu, w którym na przykład musimy już rzeczywiście rozważać użycie energii atomowej, a nie zgodzę, znaczy myślę, że kilka lat temu czy kilkanaście lat temu, gdybyśmy zaczęli poważnie myśleć o transformacji energetycznej, to nie byłoby aż tak konieczne i to nie byłby temat, który w tej chwili musielibyśmy uważać za konieczny w debacie. Trzecim filarem naszego zielonego szlaku jest upodmiotowienie obywateli, czyli uważamy, że ta transformacja powinna się odbywać co do założeń i realizacji w ciągłym kontakcie z obywatelami. To powinien być proces jak najbardziej demokratyczny, również w trakcie jakby prowadzenia tego procesu i ewaluacji, ponieważ to jest coś, co dotyczy nas wszystkich, tak, obojętnie na zamieszkanie, położenie, wiek, nie wiem, usytuowanie majątkowe lub pokoleniowe. I dlatego w jakiś bardzo
konkretny i być może powinniśmy w ogóle wytworzyć taki system konsultacyjny na ten temat, tak? Być może powinniśmy wytworzyć jakiś system, który ułatwiałby nam podejmowanie decyzji na przykład w takich krótkich referendach albo przynajmniej badanie opinii publicznej jakieś wiarygodne. Natomiast na pewno obywatele muszą w tej transformacji uczestniczyć. No i oczywiście czwartym jest zachowanie konkurencyjności UE, czyli jakby spowodowanie, że musimy jednak zadbać o to, żebyśmy ceny energii mieli na tyle niskie, oczywiście po uwzględnieniu całej modernizacji, tak żeby tę energię jak najbardziej oszczędzać, ale też niski ślad węglowy naszych produktów. To znaczy no, musimy tutaj uwzględniać jakby bardziej ponadgraniczne czy globalne warunki gospodarcze. I takimi trzema kamieniami milowymi zielonego szlaku są kolejne dekady, czyli do 2030 Polska 2050 proponuje, żeby 40% naszego prądu pochodziło z OZE i zredukowane do 45% były gazy, wytwarzanie gazów cieplarnianych. To jest postulat krytykowany i z jednej i z drugiej strony. Tak, młodzieżowy strajk klimatyczny mówi, że za mało, inni mówią, że za szybko, ale coś położyliśmy na stół i tutaj jakby wokół tego może toczyć się dyskusja. Naszym zdaniem tego typu data jest realna przy tak długich, wieloletnich zaniedbaniach wobec tego, co się dzieje w Polsce. Do 2040 proponujemy odejść od węgla i tylko musimy zacząć w tej chwili. To nie może być tak, że zaczniemy tam kiedyś za 5 lat, jak już urośniemy, jak już zakończymy tą transformację, która trwa już 30 lat. Ja powiem tak, no Boris Buden mówił to o tym w strefie przejścia, tak, że te kraje bloku wschodniego lubią być w ciągłej niedorosłości. My już tą transformację przeżyliśmy 20 lat temu, czy no, prawie 30, zamknęliśmy, teraz ewentualnie ponosimy jej skutki, ale czas na następną. Do 2050 osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Polskę. To są nasze główne założenia. Z takich ciekawszych postulatów, które pojawiają się w tej analizie, wiem, że mi się kończy czas, postaram się krótko, to był postulat dochodu podstawowego dla tych rejonów i tych pracowników, którzy w tej chwili związani są z produkcją i przetwarzaniem węgla, głównie chodzi o pracowników kopalni i elektrowni, ale również powinniśmy tutaj w szczególny sposób pamiętać o osobach, które pracują na terenach takich jak Bełchatów czy Turów, czyli związanych z węglem nie kamiennym, ale brunatnym, bo one trochę zostały zaniedbane i pominięte. I to też widać w tej chwili w różnego rodzaju podziałach, które mamy zaplanowane, jeśli chodzi o te unijne środki. Ale ten pomysł dochodu podstawowego wzbudził dosyć duże kontrowersje. Ja myślę, że on jest dobry, bo też jakby zapewnia, znaczy jest czymś bardzo prostym, co można przedstawić jako alternatywę, jako zachowanie pewnej no, ciągłości utrzymania i dochodu i jednocześnie, tak jak ludzie w Bełchatowie, z którymi rozmawiam i mówią, my się boimy, że jak będzie jak za Balcerowicza, my się boimy drugiej transformacji. To wystąpienie z takim postulatem jest po prostu czymś konkretnym i mocnym. Możemy dyskutować nad tym, jak to będzie, ale my proponujemy dochód podstawowy. Dziękuję, skończył mi się czas, więc więcej nie powiem, chociaż mogłabym jeszcze trochę. Dziękuję serdecznie. Zdaję sobie sprawę, że ten czas jest ograniczony, ale nie chodzi o to, żeśmy wyczerpali temat, tylko znaleźli te wspólne punkty i też zbadali, czy w ogóle właśnie jest możliwe określenie tego minimum wspólnego, o którym mówiliśmy, czy nie, czy właśnie na ile też potencjał konfliktu jest tutaj taki, że będzie to się przekładał na sferę polityczną. Ale także dziękuję za wypowiedź i Alfabet podpowiada, że czas dla pana posła Andrzeja Grzyba, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja muszę przeprosić, że nie byłem od samego początku akurat w tej naszej debacie, ale akurat miałem kłopoty tutaj z łączeniem. Szczęśliwie przebrnąłem, zmieniając po prostu miejsce. Natomiast myślę, że to, co jest chyba najważniejsze w tym trudnym procesie, bo to nie jest łatwy proces, to jest język debaty. Ja myślę, że pan redaktor akurat znakomicie to
wyspecyfikował w tym swoim eseju, który został do nas przysłany. Język debaty będzie decydujący o tym. Jeżeli będzie ta debata prowadzona w sposób rzeczowy i z argumentami, które nie uciekają tylko do emocji ludzkich, ale pewnej racjonalności postępowania, to sądzę, że to będzie dużo lepiej. Także tutaj zgadzam się z tym, co powiedziała pani minister Emilewicz, mówiąc o tym, że potrzebna jest nam pewna racjonalność w tej debacie. Może takie trzy uwagi, które związane są akurat z działalnością mojego stronnictwa. Otóż my na początku, w tym okresie 2001-2005, zaproponowaliśmy włączenie do polskiego systemu wykorzystywanej energii biopaliwa. Państwo pamiętacie, jak to się skończyło. Ustawa została uchwalona, były rozbudzone bardzo silne nadzieje, również te nadzieje, które były związane z produkcją rolniczą, dlatego że nie ma co ukrywać, że to ma istotne znaczenie, ale też z pewnym przemyśleniem, że to musi być prowadzone w sposób odpowiedzialny i bardzo zrównoważony. To jednak główny argument odrzucenia tego projektu przez prezydenta Kwaśniewskiego to było to, że będą psuły się samochody. Teraz nikt nie mówi o tym, że samochody się będą psuły, a wręcz przeciwnie, w zakresie rozwijane są kolejne generacje biopaliw, które mogą być znakomitym, że tak powiem, punktem odniesienia w tym procesie, łącznie oczywiście z paliwem wodorowym. Druga taka, takie przypomnienie, na kongres w 2016 roku ja wspólnie z moimi współpracownikami przygotowałem taką publikację wtedy, która nas brzmiała mniej więcej w ten sposób. Transformacja energetyczna w Polsce jest konieczna. Konieczność tej transformacji energetycznej wyspecyfikowaliśmy na podstawie oceny polskiego między innymi systemu energetycznego i tych konieczności związanych z wymogami klimatyczno-środowiskowymi. Ona została też opublikowana na początku 2017 roku w Biznes Alercie, więc uczestnicy tej debaty czy osoby zainteresowane mogą to znaleźć. Pogłębiona w tej sprawie kolejna publikacja została przeze mnie przygotowana łącznie też z współautorem, tak jak pierwsza, w 2019 roku, w oparciu o zmiany otoczenia prawnego, które w międzyczasie wystąpiły. Odnosiliśmy się do różnych aspektów związanych właśnie z kwestiami klimatycznymi, środowiskowymi oraz również uwarunkowaniami społecznymi. Zdajemy bowiem sobie z tego sprawę, że nie jest możliwe przeprowadzenie tych zmian bez akceptacji społecznej, bez uwzględnienia kosztów również społecznych. Te koszty społeczne każdy z Państwa tutaj do tej pory podkreślał. Myślę, że od tamtego czasu to, co bardzo istotnie się zmieniło, to przede wszystkim zmiana świadomości. Po pierwsze, świadomość nieuchronnych zmian w polityce klimatyczno-energetycznej, choć każdy inaczej ją rozumie. Po drugie, świadomość znalezienia nowego paradygmatu rozwojowego. Nie da się, wszyscy zrozumieli, że nie da się rozwijać gospodarki konsumpcji w oparciu o dotychczasowe paradygma rozwojowe. Również świadomość kosztów środowiskowych, a z drugiej strony przyjęcie przez tych, którzy korzystają ze środowiska, że usługi ekośrodowiskowe czy ekosystemowe mają swoją wartość, a one nie są liczone, częstokroć nie były liczone w rachunku naszej działalności gospodarczej. To był poważny błąd i myślę, że tutaj nauka dała tutaj nam wiele przykładów. I teraz chcę może tak lapidarnie wspomnieć, jaka była reakcja w tych poszczególnych okresach. W 2010 roku w trakcie jednej z debat, między innymi z wiceprezesem Westinghouse'a, zapytałem go, ponieważ chwalił prosumeryzm i energetykę obywatelską oraz rozproszoną generację energii. Zapytałem go, czy to nie jest w kontrapunkcie do ich podstawowej działalności. Przecież są firmą, która działa na rzecz energetyki zawodowej. On powiedział wtedy, tak myśleliśmy w Stanach Zjednoczonych, dopóki nie połowa Stanów Zjednoczonych nie została objęta blackoutem. Ale kiedy chwilę, 4-5 lat później, zapytałem polskiego ministra odpowiedzialnego między innymi za kwestie energetyczne,
Czy po pierwsze odnawialne źródła energii, po drugie energetyka obywatelska, po trzecie kogeneracja są na uwadze przygotowywanej nowej strategii, to był bodajże rok 2016, to wtedy uzyskałem taką odpowiedź, no wie pan, to nie jest takie bardzo, że tak powiem, klarowne i jasne, ponieważ chcielibyśmy mieć w jednym ręku wytwarzanie, przesył i regulacje. A te wszystkie propozycje, o których pan mówi, one powodują, że to jest rozproszony system wytwarzania, że kłopotliwy pod względem regulacyjnym. Niestety państwo nie ma nad tym pełnej władzy, pewnego dysponowania. I w związku z tym to się zmieniło. Kiedy to się zmieniło? No, zmieniło się to między innymi w 2018 roku, kiedy zauważyłem o to taką decyzję, że premier polskiego rządu podpisał memorandum na dofinansowanie z funduszy europejskich, między innymi procesów kogeneracyjnych, czy inwestycji kogeneracyjnych, wtedy, kiedy EDF został odkupiony przez polską firmę. I w związku z tym chciałbym powiedzieć tak, że po pierwsze musimy zauważyć, że ja się zgadzam z tym, że klimat i energia to są dwie nierozdzielne funkcje, ale to się dzieje w konkretnym przedziale środowiskowym. Do tego chciałbym dodać, że jeszcze mamy też środowisko, które też może nam dostarczyć pewnych tutaj motywów związanych ze wspomnianą przeze mnie bioenergią, ale to musi być w ramach tej bioekonomii zrównoważone. Po drugie, są różne sektory, które mają ścisły związek z tymi zmianami. Chciałbym tutaj powiedzieć o polityce rolnej, gospodarce w obiegu zamkniętym, o właśnie kogeneracji, o tym, że na przykład z handlu uprawnieniami my w Polsce uzyskaliśmy od roku 2016 ponad 86 miliardów złotych i wydaliśmy to na inne cele niż na modernizację sektora energetycznego, a w chwili obecnej podkreślamy, że powinniśmy głównie korzystać z pieniędzy na transformację energetyczną. Więc częstokroć te pieniądze wpadają do naszego budżetu, a nie są przeznaczane na te cele, na które one de facto powinny zostać przeznaczone. Kwestia kogeneracji, żeby zasygnalizować. Jest mam prośbę już o konkludowanie. Polscy ciepłownicy mówią, mamy możliwość wytworzenia w ramach kogeneracji około 10 tysięcy megawatów. Rozproszona, bardzo, że tak powiem, łatwa do wykorzystania jako uzupełnienie energetyki odnawialnej, a z drugiej strony też ten sektor wytwarzania jest rozproszony w skali całego kraju. I ostatnie zdanie dotyczące atomu. My nie jesteśmy doktrynalnie, że tak powiem, przywiązani do tego, że atom powinien być, ani też nie jesteśmy doktrynalnie przeciwni, ale twierdzimy, że dużo lepszym sposobem pewnie wydatkowania, efektywnego wydatkowania pieniędzy byłoby właśnie small modular reaktor, jeżeli już, w tych lokalizacjach, gdzie wygaszane są obecnie 200 megawatowe generatory, a do tego trzeba było dołożyć również ten cały potencjał, który jest powiązany z gospodarką w obiegu zamkniętym, związany z wytwarzaniem biogazu. On jest szacowany na około 4 miliardy metrów sześciennych w Polsce docelowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I chciałem prosić panią poseł Gabrielę Lenartowicz. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tej debacie. Chciałabym jednak mówić o kwestiach takich bardziej ogólnych, bo wydaje się, że to było to podstawowe pytanie i to jest klucz do znalezienia drogi także do konsensusu społecznego w kwestii zarówno wyzwań klimatycznych, jak i postpandemicznych, czy jeszcze pandemicznych. I muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością przeczytałam esej pana Wina Bendyka, bo bardzo pięknie jakby nazwał te moje dylematy i lęki osobiste, które zostały tak pogłębione i systematyzowane. I chciałabym uzupełnić właśnie to, co zostało w tym eseju zawarte, o takie swoje spostrzeżenia, na których też buduję swój pogląd, także swojej formacji politycznej na ten temat.
Przede wszystkim, gdyby się przyjrzeć, co jest jakby źródłem dzisiejszych dylematów, takich ogólnoludzkich i wyzwaniem, z którym się musimy zmierzyć, także jako politycy, którzy chcą konkretnie realizować w życiu społecznym pewne zmiany, to jest diagnoza. Wszyscy zauważamy, że coś się dzieje, coś narasta i zmienia się myślenie o demokracji, o liberalnej demokracji, o państwie prawa, o relacjach, przede wszystkim o komunikacji międzyludzkiej, która pozwala na uprawianie polityki. I wydaje się, że gdyby spojrzeć na to globalnie, to od pewnego czasu, a w tej chwili to jest tak sfokusowane przez kwestie raportu IPCC i tego pokazania katastrofy klimatycznej grożącej nam, ale także tej katastrofy tak naprawdę pandemicznej, to tym czynnikiem społecznym jest zmasowany społecznie strach. To są społeczne lęki, które są wyraźnie zidentyfikowane, wyraźnie. One są jakby nazywane także w skali, mówimy o katastrofie klimatycznej, prawda? Mówimy o pandemii. Z jednej strony mamy zmianę taką jakościową podłoża tego lęku, właśnie w postaci tej katastroficznej, a z drugiej strony, ze względu na zmiany między innymi technologiczne, które sprawiły, że świat jest jedną wioską, to jest już banał, ale ze względu na gospodarkę cyfrową, na przepływ informacji, ten lęk jest zmagany nie tylko przez skalę zagrożeń, świadomość skali zagrożeń, jak i przez ilość zagrożeń. Mamy sytuację taką, że obywatele świata nie są w stanie przetworzyć ilości informacji, którymi są bombardowani z jednej strony, ale z drugiej strony utracili narzędzia do selekcji tej informacji, do oddzielania prawdy od fałszu, do gradacji tych informacji ze względu na ich masowość, ilość informacji i docieranie praktycznie do każdego. I to też budzi lęk, który już ma rozmiar takiego strachu społecznego. To jest zjawisko, które naprawdę musi zdeterminować zachowania polityków, zachowania przywódców, liderów społecznych, bo my z tym musimy się zmierzyć, żeby pozostać jakby w roli tych liderów. Odpowiedzi społeczne też obserwujemy. Są dwie. Z jednej strony to odpowiedzią jest zaprzeczenie i budowanie mitów, która ma zapewnić bezpieczeństwo, bo ta potrzeba bezpieczeństwa jest właśnie odpowiedzią na ten strach. I tu mamy te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, tu mamy zaprzeczenia pandemii, tu mamy zaprzeczenia zmianom klimatycznym i zbudowania na tym podłożu jakby takich nowych religii, żeby nie powiedzieć, że jakiś sekt. Inną odpowiedź u młodego pokolenia. Tu takim wyrazicielką jest Greta Thunberg, która mówi: tak, my wiemy, to jest groźne, ale my się uspokoimy, bo wy rządzący, wy politycy, wy dorośli macie nam ten problem rozwiązać i to wy jesteście za to odpowiedzialni. My ewentualnie nie przyjmiemy waszych rozwiązań, ale w ten sposób buduje to pokolenie poczucie bezpieczeństwa, że nie musi odpowiadać na pytanie jak chcecie to zrobić, którym czasami przerzucana jest odpowiedzialność na mierzenie się z tymi globalnymi problemami. Pytanie, jaki klucz znaleźć? Bo widzieliśmy, w przypadku pandemii podobnie mamy w przypadku kryzysu klimatycznego. Nie zdają egzaminu, jakby egzaminu nie sprawdza się próba koordynacji globalnej
walki z tymi rozwiązaniami, bo jest postrzegana jako opresja, jako zniewolenie i jednocześnie jest ucieczka w takie lokalne i rzecz biorąc nawet plemienne mechanizmy, które mają zapewnić naszym społeczeństwom, naszym wyborcom poczucie bezpieczeństwa. Wydaje się, że to jest jakaś porażka tej koordynacji globalnej, która jest tak potrzebna, ale uważam, że to jest także szansa i to jest tak jakby odpowiedź na radzenie sobie z tymi zagrożeniami. Będę chciała w drugiej części o tym mówić, ale właśnie pójście w społeczności, w więzi, które są rzeczywiste i realne i weryfikowalne także emocjonalnie, są tą odpowiedzią dla polityków, w jakim sensie, w jaki sposób komunikować się ze społecznościami. I to naszą rolą jest znalezienie tych narzędzi, które pozwolą nam się komunikować z konkretnymi, z identyfikowanymi grupami, nie tylko grupami interesów, ale wspólnotami i jak dostarczyć narzędzi tym wspólnotom, żeby one mogły współtworzyć politykę, ale żebyśmy jednocześnie mogli się z nimi komunikować. W drugiej części będę chciała powiedzieć o tym, jak ja to widzę na gruncie polskim, klimatyczno-postpandemicznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo nam się ten obraz wypełnia i usubtelnia, także każda wypowiedź wnosi wiele ciekawych i istotnych informacji, też uzupełnia diagnozę. Więc kontynuujmy i teraz czas dla pani Katarzyny Lubnauer, Nowoczesna. Tak, zacznijmy od bardzo prostej konstatacji, że jest już za późno. Możemy śmiało powiedzieć, że my już przed rokiem 2015 szliśmy troszeczkę za wolno, natomiast niestety po roku 2015 jeszcze zwolniliśmy, a właściwie zatrzymaliśmy się w miejscu. I trzeba powiedzieć, że stało się to z przyczyn czysto politycznych, to znaczy w pewnym momencie kwestie klimatyczne stały się tematem niepopularnym i pozyskiwania sobie, że tak powiem, w kontrze poparcia politycznego. W związku z tym partia rządząca stała się w pewnym stopniu zakładnikiem tych środowisk związanych czy z związkami zawodowymi, czy z nawet elementami tej koalicji rządzącej, które po prostu stały się, nazwijmy, czcicielami węgla i energetyki opartej na węglu. Efekt był taki, że do dzisiaj mamy słynną ustawę 10H, czyli ustawę, która praktycznie zamordowała całą energetykę wiatrową. Przy czym to jest o tyle istotne, że na szczęście rozwija się ta fotowoltaika, aczkolwiek też są w tej chwili przeszkody, które powodują, że prawdopodobnie można powiedzieć, że do momentu, w którym na obecnych zasadach to się będzie bardzo szybko rozwijać, a potem mamy niestety ryzyko, że to się znowu zatrzyma. Ale trzeba powiedzieć, że to jest o tyle przerażające, że my potrzebujemy energii, która z jednej strony zastąpi węgiel, z drugiej strony nie uzależni nas od gazu, tak jak te rozwiązania, które mówią o tym, że jednak pewną częścią ten gaz musi być zabezpieczeniem, ale jednocześnie, która będzie stosunkowo tania, żeby nie pogłębiać wykluczenia energetycznego. I w tym znaczeniu opieranie się na przykład na energetyce wiatrowej na morzu jest, nazwałabym to w pewnym stopniu ideologiczne podejście, ale niekoniecznie słuszne, dlatego że energetyka oparta na wiatrakach na morzu ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, energia z niej produkowana jest droższa niż ta z energii z wiatraków lądowych, ale jest również drugi powód. Ona nie ma szansy w takim stopniu być prosumencka, bo my powinniśmy opierać się w tej chwili najbardziej na energetyce prosumenckiej, rozproszonej, ze względu na to, że to można jakby najszybciej zrobić, jeśli chodzi o sieci energetyczne, to możemy zrobić najszybciej ze względu na energię Polaków, którą trzeba uwolnić. Tak jak się stało trochę z fotowoltaiką, że dano możliwość, Polacy chcieli w to wejść, chcieli z tego korzystać, chcieli obniżać z jednej strony swoje koszty, ale z drugiej strony chcieli doprowadzić do sytuacji, w której, no można powiedzieć, działali na rzecz tego Zielonego Ładu. Tylko że musimy pamiętać jedną rzecz, że przy tych wszystkich transformacjach oczywiście nie możemy zapomnieć o tej stronie społecznej. To jest Śląsk, cały Śląsk, który jednak jest, w tej chwili następuje i kryzys demograficzny, i Śląsk, który jest no niestety tym rejonem, w którym jest dużo miast, które są pogrążone w smogu, ale to jest również ten teren,
który oczekuje bardzo konkretnych propozycji, w jaki sposób zapewnić ludziom tam mieszkającym przyszłość. Średni wiek pracownika kopalni w Polsce to jest około 39 lat. Jeżeli spojrzymy na to, że to oczywiście ma potrwać, to bardzo wielu spośród nich w naturalny sposób przejdzie na emerytury. Ale musimy się zastanowić, co zaproponować ludziom, którzy stosunkowo niedawno przyszli do tego przemysłu i którzy jeszcze będą musieli znaleźć sobie jakąś inną ofertę pracy. I musimy pamiętać o tym, że z samymi kopalniami związane jest również bardzo wiele innych miejsc pracy i styl życia. Pamiętajmy, że dla Śląska jest to również pewien styl życia. Kolejną kwestią to jest to, co się dzieje, oczywiście tak samo mamy kwestię Wielkopolski, tu jest dużo szybsze wyzwanie, no bo tutaj ze względu na te odkrywkowe, które no już w tej chwili widać, że kolejna odkrywkowa to jest zniszczenie praktycznie całego Pojezierza, tam Gnieźnieńsko, nie wiem jak ono tam się konkretnie nazywa, natomiast wszyscy wiemy o co chodzi. Podobnie jest kwestia Bełchatowa i tego, że też będzie trzeba pomyśleć, co z tym obszarem. Więc kwestia to są, kolejna kwestia to jest właśnie propozycje społeczne dotyczące określonych regionów Polski, co w zamian. Co im proponujemy, jakie rozwiązania nowoczesne jesteśmy w stanie im zaproponować i znalezienie na to środków. Oczywiście tutaj słusznie powiedział chyba pan Grzyb o tym, że trzeba na przykład wykorzystać środki z emisji CO2, które powinny w całości iść na tą, na te zmiany energetyczne po to, żebyśmy jakby z tego, co nazwijmy to jest szkodliwe, jednocześnie produkowali coś, co ma być przyszłością. No i kolejna kwestia, która jest bardzo ważna, to zupełnie inne podejście młodych. Musimy słuchać młodych, pokolenia można powiedzieć mojej córki, którzy mówią bardzo jednoznacznie, my walczymy o swoją przyszłość. Tych młodych co więcej trzeba wykorzystać do tego, żeby oni też przekonywali starszych. To znaczy, żeby oni stali się takim głosem przekonywania swoich rodziców, dziadków do tego, że nie ma innego wyjścia. Że bez tej zielonej energii, bez zmian w sposób przyzwyczajenia, bez zmian dotyczących tego, co jemy, jak jemy, bez zmian do tego, jak, w jaki sposób śmiecimy i tak dalej, nie będzie innej rzeczywistości. To jest bardzo ważne, żeby tutaj to jest ta rola edukacji na przykład do tego, żeby to zmienić. Musimy też odpowiedzieć sobie bardzo jasno i to myślę, że to jest jeden z tych elementów wspólnego konsensusu, jakie jest nasze podejście do energetyki atomowej. Bo być może nie uda nam się inaczej niż przy pomocy energetyki atomowej rozwiązać wszystkich problemów. Jeszcze jakiś czas temu, jeszcze myślę, że to 6 ileś lat temu, mogliśmy myśleć o tym, żeby zbudować to tylko w oparciu o OZE i plus częściową gaz. Natomiast coraz bardziej widać, że czas nas goni i że musimy pomyśleć też o tym, zastanowić się, jakie jest nasze wspólne podejście do energetyki atomowej. No i trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Stoimy przed wyzwaniami, można powiedzieć, którymi kiedyś, znaczy każde pokolenie ma swoje wyzwania. Kiedyś dla nas tymi wyzwaniami jako Polaków była kwestia odzyskania wolności, potem wyzwaniami było zapewnienie bezpieczeństwa, jaką było przynależność czy do NATO, czy do Unii Europejskiej, a teraz tymi wyzwaniami tylko już globalnymi to jest wejście w zupełnie inną cywilizacyjną rzeczywistość, którą musimy zapewnić. I rzeczywiście byłoby dobrze, żeby to nie było tematem politycznym, ale niestety jest. Tak długo, jak ktoś robi z węgla bożka, tak długo, jak wychodzi się z założenia, że gra się na tych nastrojach, bym powiedziała, nie nazwałam tego zielonym konserwatyzmem, bo niestety widzimy dużo czarnego konserwatyzmu w tej chwili obowiązującego, czyli to, że pojawiają się bardzo często głosy, które mam wrażenie wśród polityków partii rządzącej nawet negują wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. I najpierw musimy zacząć od tego, że musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Że tylko dinozaury nie wierzą jeszcze w to, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne i że jeżeli nie zatrzymamy tych zmian klimatycznych, to po prostu wyginiemy jak te dinozaury. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jeszcze dwa głosy w tej pierwszej rundzie. Pani Anita Sowińska, Nowa Lewica. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za ten głos i bardzo się cieszę z tej dyskusji. Cieszę się szczególnie dlatego, że wygląda na to, że wszyscy tutaj zgadzamy się przynajmniej co do diagnozy stanu i z powagi sytuacji. Myślę, że również zgadzamy się co do tego, że należy działać, ale myślę, że powinniśmy również znaleźć konsensus co do tego, jak powinniśmy działać. I tutaj jest ten pies pogrzebany.
Znaczy, ja jeszcze się odniosę do, króciutko, do wypowiedzi pani minister Emilewicz, która nakreśliła tak, według niej taką linię sporu pomiędzy ekologią a społeczeństwem. Tej linii sporu kompletnie nie ma. Tutaj wynika z tych wypowiedzi wszystkich polityków, zresztą lewica również to podkreśla od bardzo, bardzo dawna i również podkreśla to Unia Europejska, że transformacja musi być sprawiedliwa. I tym osobom, które są najuboższe, należy pomóc również finansowo w tej transformacji. Także tutaj kompletnie tego sporu nie ma. Myślę, że linia sporu jest na innym polu. Czy działać, jak działać i jak działać szybko. I na tym też chciałabym się skupić. Znaczy, ja mogę powiedzieć od swojej strony, ze swojego doświadczenia, ponieważ mam ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, że brakuje mi w naszej polskiej polityce takiego podejścia projektowego, czyli wyznaczania pewnych celów mierzalnych, a następnie realizacji tych celów i proponowania rozwiązań i zarządzania zmian, bo to, że ludzie są zaniepokojeni, że odczuwają lęk przed zmianą, to jest zupełnie naturalne. Natomiast jeżeli my tą zmianą zarządzamy, jeżeli informujemy rzetelnie ludzi, jeżeli pomagamy w tej transformacji, również finansowo, to wszystko to jest do zrobienia. I tutaj podam przykład, bo oczywiście najlepiej jest tłumaczyć to na przykładach. Na przykład walka ze smogiem. Bardzo dużo o tym mówimy i to dobrze. Zadziało się to dzięki organizacjom społecznym, o tym się dowiedzieliśmy, że jest źle. Natomiast moim zdaniem działania są niewystarczające, dlatego że jeżeli na przykład słyszymy, że w danym mieście wymieniono 100 pieców w danym roku i przedstawia się to jako wielki sukces, ale gdy porówna się to do liczby wszystkich pieców, które powinny być wymienione, 10 tysięcy powiedzmy, to okazuje się, że to jest tylko 1%. Czyli te piece będziemy wymieniać w ciągu 100 lat. Czy to jest sukces? No nie, to nie jest sukces. To oczywiście jest ważny krok, ale to nie jest sukces i wręcz moim zdaniem to jest greenwashing. I moim zdaniem właśnie greenwashing jest bardzo wielkim zagrożeniem dla zielonej transformacji. Teraz przejdę do tego, co lewica proponuje, a właściwie nowa lewica, której jestem reprezentantką i odpowiadałam za koordynację, za przygotowanie programu Zielonego Ładu dla Polski. I my tutaj wyszliśmy jakby z tej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, czyli takiego podejścia systemowego, które obejmuje nie tylko energetykę, ale także inne obszary, czyli na przykład budownictwo, transport, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę obiegu zamkniętego, czyli również gospodarkę odpadami. Ponieważ tylko takie spojrzenie całościowe może nas doprowadzić do neutralności klimatycznej. I tutaj jako pierwsi zaproponowaliśmy, aby jednak podjąć tę debatę, aby osiągnąć neutralność klimatyczną wcześniej niż do 2050 roku, czyli do 2040 roku. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i oczywiście trzeba powiedzieć, jak to zrobić i to również jest w naszym programie. Tutaj nie streszczę tego całego programu oczywiście, bo nie ma na to czasu, natomiast odniosę się na przykład do transportu. Ponieważ transport według raportu Zeroemisyjna Polska 2050, to jest raport WWF-u, według tego raportu transport odpowiada za około 15% emisji CO2 w Polsce. I tutaj rozwiązaniem jest nie tylko elektromobilność, i tu w tą stronę idzie również Unia Europejska, ale przede wszystkim przejście na dobry system transportu publicznego, czyli rozwój kolei, zarówno tej szybkiej kolei między dużymi miastami, jak i rozwój tej regionalnej kolei i oczywiście połączenie każdej gminy siecią połączeń autobusowych. W 2019 roku PiS ogłosił bardzo szumnie projekt PKS w każdej gminie. To był tak naprawdę projekt lewicy, bo my o tym pierwsi powiedzieliśmy. No i niestety skończyło się na niczym.
Tak nie może być, bo tak nie budujemy zaufania naszego społeczeństwa. I jeszcze odniosę się do biopaliw, bo tutaj to również padło takie zdanie. My musimy patrzeć na to całościowo, dlatego że paląc taką, znaczy czy drewno, czy inne składniki odżywcze, my zubażamy glebę. Natomiast z punktu widzenia gospodarki obiegu zamkniętego, my powinniśmy dążyć do tego, aby te składniki odżywcze, te naturalne składniki trafiały z powrotem do gleby, ponieważ my musimy patrzeć holistycznie na tą ziemię, którą mamy. I kończąc już, mam nadzieję, że jest możliwy konsensus i wydaje mi się, że taki konsensus może być na przykład, jeżeli chodzi o bioróżnorodność, dlatego że wszystkie partie polityczne, o ile wiem, miały w swoich programach politycznych na przykład dbałość o parki narodowe. Dlaczego zatem nie moglibyśmy się zgodzić co do tego, że kilka procent, na przykład 4% do 2030 roku możemy objąć ochroną parką narodową, tak? To jest konsensus, który można zrobić już teraz. Lewica jest za tym, żeby objąć 10% ochroną ścisłą, czyli również do tego dołożyć lasy wokół dużych miast, dlatego że dostęp do przyrody, zwłaszcza dla wszystkich ludzi, jest prawem człowieka. I o to musimy zadbać i jest bardzo ważne, aby lasy były dostępne, zwłaszcza wokół miast. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zanim oddam głos ostatniej mówczyni w tej rundzie, chciałem już prosić o przygotowanie się do drugiej rundy, która z konieczności będzie bardzo polega na bardzo krótkich już wypowiedziach 3-minutowych, z prośbą o zastanowienie się, jak w tych 3 minutach sformułować rekomendacje, również na przykład dla społeczeństwa obywatelskiego, dla organizacji takiej jak nasza, na ile my możemy w tym procesie budowania konsensusu też pomagać politykom, oczywiście nie tracąc swojej odrębności, ale właśnie jak budować taką przestrzeń, byśmy wszystkie zasoby włączyli w rozwiązywanie problemów, które Państwo tak precyzyjnie tutaj identyfikujecie. To taka już prośba, by szykować się do kolejnej rundy, a teraz chciałem poprosić Panią Małgorzatę Tracz, Partia Zieloni. Bardzo proszę. Pięknie dziękuję i witam serdecznie. Dziękuję za zorganizowanie tej debaty, bo rzeczywiście takie rozmawianie ponad podziałami na temat klimatu jest w Polsce potrzebne. Tym bardziej, że mam wrażenie, że kwestie klimatu w Polsce stały się sprawą publiczną, a także obecne w debacie politycznej dużo za późno. To też nie jest tak, że one nie były wcześniej podnoszone, bo mam wrażenie, że to, że one teraz w ogóle pojawiają się czasami, tak też w polskim Sejmie, jest jakby efektem wieloletniego działania różnych organizacji ekologicznych, właśnie ruchów zielonych. Wpływ na pewno mają także ruchy zielone w całej Europie i sytuacja polityczna. No i mam też takie wrażenie, ambitne polityki Unii Europejskiej, to niestety te tematy dalej w Polsce nie byłyby tak widoczne, prawda, że jednak cała debata o Europejskim Zielonym Ładzie, dyskusja o prawie klimatycznym oraz właśnie uchwalona na razie taka propozycja przez Komisję Europejską pakietu Fit for 55 spowodowała, że ta debata w ogóle istnieje. Mam wrażenie, że nie mamy tutaj, jakby nie ma różnic między nami, jeśli chodzi o to, że klimat powinien być sprawą, która łączy zarówno polityków, ugrupowania polityczne, jak i łączy obywateli i obywatele powinni być mocno w to zaangażowani. Mnie się wydaje, że kluczowe w tej debacie jest postawienie na uczciwość, na dialog, ale przede wszystkim konieczny jest szybki wybór ścieżki walki z kryzysem klimatycznym i dążenia do neutralności klimatycznej. I właśnie wyboru tej ścieżki nam od lat brakuje. Mieliśmy przecież podstolik ekologiczny przy okrągłym stole, był tam Radek Gawlik, założyciel Zielonych, prezes EkoUnii, był dr Kassenberg, było bardzo wiele znanych osobistości, którzy już wtedy te tematy poruszali, ale one gdzieś do końca nie wybrzmiały i były traktowane, prawda, jako takie tematy dodatkowe, a nie priorytetowe.
Teraz to się musi zmienić, ale musi być taki międzynarodowy konsensus co do tego, jaką ścieżką mamy podążać. To, że musimy iść do neutralności klimatycznej, nie budzi wątpliwości, ale jakby niwelując, prawda, tak jak było w eseju, te punkty zapalne, to mam wrażenie, że prezydent Macron w pewien sposób odrobił lekcję, jeśli chodzi o protest żółtych kamizelek, przeprowadził taką wielką narodową debatę i starał się dotrzeć do ludzi i zaangażować ich różnymi sposobami. Czyli to były nie tylko konferencje, nie tylko debaty, nie tylko punkty konsultacyjne, ale również możliwość wypowiedzi listownej, możliwość wypowiedzi internetowej. I po prostu tam ponad 1,5 miliona ludzi wzięło udział. I to miało sobą pewną wartość, prawda? To jest właśnie ten sposób na zaangażowanie społeczeństwa. I żeby taki model rozwoju wybrać, taką ścieżkę wybrać, to jednak przede wszystkim politycy muszą być uczciwi, ponieważ brak tej uczciwości kreśli pewne ramy sporu. Wydaje mi się, że przykładem tutaj, takim jak w Soczewce, jest kwestia Turowa, gdzie po prostu brakuje uczciwości w stosunku do rozmowy ze społecznością lokalną, że no, trzeba będzie kiedyś ten kompleks wygasić, prawda? Węgla nie będzie można wydobywać w nieskończoność. Tu mamy cały obecny spór, że ten region zgorzelecki może stracić 1 miliard złotych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji właśnie przez to, że PGE nie chce ujawnić harmonogramu wygaszenia kompleksu i transformacji energetycznej regionu. Bez takiej uczciwości w rozmowach my też jakby daleko, no jakby nie będzie tego konsensusu społecznego. Mam także wrażenie, chciałam tak zwrócić uwagę na dwie kwestie, bo często kwestie klimatu łączone są tylko z energetyką, z górnictwem i tutaj się definiuje ostre jakby zarzewia sporu. Według mnie największym zarzewiem sporu będzie rolnictwo. O ile środowiska górnicze mają świadomość, czy oglądają te same wiadomości, czytają te same gazety, tak, nie żyją w oderwaniu od tego, co żyje się na świecie, mają świadomość zmian, o tyle te wielkie zmiany zajdą w rolnictwie. To jest strategia od pola do stołu. To jest kwestia mniejszego zużycia nawozów, rolnictwa ekologicznego. I tu widzimy bardzo nieoczywiste podziały w polskim parlamencie. Ostatnio na przykład na Komisji Rolnictwa był komisarz Wojciechowski. Ja zazwyczaj zgadzam się z tym, co on mówi, prawda? Mimo, że jest komisarzem z nadania Prawa i Sprawiedliwości. A niekiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają problem z jego propozycjami. I tak samo posłowie ugrupowań proeuropejskich. Więc tak jak widzimy w Holandii, to w Holandii są wielkie protesty rolników. I widać, że to właśnie rolnictwo będzie punktem zapalnym. U nas mamy mocny ruch stworzony przez Agrounię. I jakby rzeczywiście te zmiany dotyczące klimatu będą się wiązały z dużymi zmianami w rolnictwie. I myślę, że to tu, a nie w energetyce będą punkty zapalne, które w Polsce trzeba rozwiązać na zasadzie konsensusu. I jeszcze kolejna rzecz, też tak troszkę kierując się esejem oraz komentarzami, które pojawiły się do niego, bo dużo pojawiło się takich obaw, że jeśli nie ekorepublika, to będzie autorytaryzm, albo że do głosu dojdą denialiści klimatyczni na wzór antyszczepionkowców, jeśli chodzi o kwestie pandemii. Ja uważam, że to nie będą denialiści klimatyczni, bo jednak ta wiedza naukowa i ta praca ze strony Unii Europejskiej czy takich konferencji jak COP26 sprawia, że ci denialiści klimatyczni nie mogą się wprost ujawniać. Problem będziemy mieć z tak zwanymi uspokajaczami klimatycznymi, którzy będą mówić: Polska emituje w stosunku do reszty państw świata niedużo, Unia Europejska to tylko 9%. Bawmy się dalej, bo tak naprawdę nie w naszym interesie jest walka z kryzysem klimatycznym, nie my ponosimy odpowiedzialność. I mam wrażenie, że kolejna wielka debata polityczna będzie właśnie pomiędzy proeuropejskimi i proklimatycznymi partiami politycznymi, ruchami też społecznymi, które chcą walczyć o klimat,
a pomiędzy właśnie uspokajaczami klimatycznymi, którzy powiedzą, my mamy jeszcze czas, to nas tak bardzo nie dotyczy, niech robią to Niemcy, niech robią to Stany, niech robią to Chiny, a Polska może sobie do tego 2048 spokojnie wydobywać węgiel. I to ci uspokajacze klimatyczni są dużo większym zagrożeniem niż denialiści klimatyczni, którym ludzie po prostu nie wierzą, prawda? Bo widzą, co dzieje się na świecie. Temat klimatu jest coraz głośniejszy w mediach, więc mam takie poczucie, że kwestia klimatu jest rozumiana przez wszystkich w Polsce, tak? Przez Polki i Polaków, niezależnie od tego, w jakim województwie mieszkają, czy w dużym, czy w mniejszym mieście. Tylko ich postrzeganie kwestii klimatu i tego, jak sobie radzić z kryzysem klimatycznym, może być różne. I tu jest nasze zadanie, żeby właśnie dotrzeć do każdego i wysłuchać każdego różnymi sposobami, nie tylko poprzez panele obywatelskie, nie tylko poprzez Radę Dialogu Społecznego, ale przez wszystkie możliwe i te już ustabilizowane i cieszące się popularnością i te wchodzące i nowe kanały komunikacji. Bo bez takiego dużego mandatu społecznego dla tych partii proeuropejskich, proklimatycznych i bez przeprowadzenia tej wielkiej debaty narodowej powstaną właśnie konflikty i w kwestii energetyki i transportu, a największe, tak jak ja uważam, w kwestii rolnictwa. Dziękuję serdecznie. Zamknęliśmy pierwszą rundę, czas na drugą już znacznie szybszą i z krótszymi wypowiedziami. Chciałem troszeczkę złamać logikę, znaczy ciągle będziemy się trzymać alfabetu, ale przesunąłbym trochę fazę i rozpoczął od pani posłanki Hanny Gill-Piątek, tak żeby tym, którzy zaczynali, dać szansę potem też no, odniesienia się jeszcze do całości. Także jeżeli mogę pani poseł prosić, to zapraszam, 3 minuty. Mikrofon, prośba. Ja się odniosę głównie do tych pierwszych głosów, które padły w debacie, bo nie zdążyłam wcześniej się do nich ustosunkować, ale może tak, ja słyszę tutaj wiele wspólnych rzeczy, które mówimy, wiele, w których możemy się dogadać, ale wiele też takich, które są na dzisiaj ważne, a my się od niej ciągle przewracamy jako własne sznurówki. To znaczy na przykład nie jesteśmy w stanie ustalić, czy my jeszcze jesteśmy w tamtej transformacji, czy już może zaczynamy nową. I wbrew pozorom, jeżeli my cały czas będziemy uważali się za niedojrzałych i za takich, którym się po prostu należy trochę więcej, z uwagi na to, że my jesteśmy ciągle raczkującą demokracją, no po 32 latach, Matko Boska, raczkująca demokracja, i z tego powodu na przykład no, należy nam się to, że o wiele bardziej eksploatujemy środowisko, to my stracimy szansę nie tylko na drugą transformację, bo ta pierwsza będzie blokowała drugą, ale też na tę premię zapóźnieniową tak zwaną, którą możemy wykorzystać i nie powtarzać błędów innych, tak wchodząc w tej chwili za późno, jak to już ustaliliśmy chyba w ogólnym konsensusie, w tę przemianę, która nas w następnych latach czeka. To jest raz. Więc ja bym jakby postulowała, żebyśmy nie mówili, że jesteśmy w transformacji, bo już naprawdę ona się skończyła 20 lat temu. Druga rzecz to jest ten nieszczęsny atom. Tutaj nie ma i chyba nie będzie między nami jakiejś wielkiej zgody. Ja tylko powiem, że gdybyśmy zaczęli wcześniej, to byśmy w ogóle nie musieli o tym atomie dyskutować, bo dalibyśmy radę i bez niego. W tej chwili to jest też kwestia budowy elektrowni atomowych w Polsce, niesie za sobą pewne konsekwencje, bo to jest kwestia suwerenności, jeżeli chodzi o dostarczenie technologii z zewnątrz, często z bardzo nieprzyjaznych demokracji krajów, tak? To znaczy to, z czego się buduje elektrownie atomowe, no raczej tego nie wytworzymy w Polsce, więc to też jest kwestia takiego bezpieczeństwa gospodarczego i na ten aspekt się zwraca mało uwagi. Drugi aspekt tutaj przy atomie, na którym zwraca się bardzo mało uwagi, to jest kwestia tego, że my mamy przestarzałe sieci i to wiemy i to mówimy od lat, ale jak te sieci zrobimy pod atom, to my już jakby trochę będzie nam trudno i to wybrzmiało gdzieś jako dysonans w głosie ministra Emilewicz,
że ona mówiła, no tak, powinniśmy mieć jakieś tam centralne punkty, ale jednocześnie demokrację energetyczną. No to albo to, to znaczy albo budujemy system pod demokrację energetyczną, albo pod atom, bo ja się boję, że jak zbudujemy najpierw pod atom, to on potem niejako utrwali ten model i tej demokracji energetycznej i OZE nie zbudujemy. I oczywiście już mi się kończy czas, więc powtórzę tą bardzo starą prawdę, że jeżeli my nie będziemy energii oszczędzać, jeżeli my nie będziemy redukować zapotrzebowania na transport przez zmianę sposobu życia, to nam nie pomogą szybkie pociągi nawet, tak? Bo to jest taka, to jest trochę greenwashing tak naprawdę. To znaczy nam, my się przesadzamy z samochodów normalnych na samochody elektryczne i myślimy, że już robimy coś dobrego dla świata. Tymczasem jeżeli chodzi o smog, to 50%, jak wiadomo, pochodzi z opon i z klocków, więc tutaj nie zyskujemy bardzo, znaczy zyskujemy bardzo wiele, ale nie tak dużo, ile moglibyśmy, gdybyśmy na przykład mądrzej budowali miasta, żeby tych samochodów w ogóle nie wyciągać. I więc tutaj kwestia wyjścia też od takiego punktu, w którym zastanawiamy się, jak energię oszczędzać i w jaki sposób to robić, już u zarania i już u założenia, a nie później odpowiadać na zapotrzebowanie i zastanawiać się, skąd tą energię wziąć i za co nią opłacić. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, która tu nie padła, bardzo niepokojąca, to jest włączenie do systemu handlu emisjami, czyli tego EU ETS, budownictwa i transportu. Ja tutaj widzę bardzo potencjalnie bardzo długą sznurówkę, o którą możemy się wywalić, jeżeli chodzi o sprawy społeczne i powiązanie właśnie społecznych kosztów transformacji energetycznej, dlatego że z mieszkaniami już nie jest u nas jak najlepiej. Mamy taką, a nie inną też system i to europejski system podejścia do pomocy publicznej. Dlatego też powinniśmy tutaj bardzo przedyskutować tę kwestię i być może trzeba to zrobić po prostu na oddzielnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę o tej rundzie o przestrzeganie tych 3 minut, bo żebyśmy dali szansę wszystkim wypowiedzi w czasie, który zaplanowaliśmy. Także bardzo proszę, pan poseł Andrzej Grzyb. Dziękuję bardzo. Ja absolutnie się zgadzam z tą tezą, że my tutaj powiedzieliśmy o pewnych wycinkach. Siłą rzeczy są to lapidarne nasze wypowiedzi. One nie są kompleksowe, to jest raczej sygnał o tym, co zrobiliśmy, o czym myślimy i co powinno być przedmiotem naszej debaty. To jest interdyscyplinarna debata. Ona przecież pokazuje, że zmiany środowiskowo-klimatyczne, tudzież nowe wyzwania energetyczne, one muszą się dotknąć wszystkich obszarów. One nie mogą się ograniczyć tylko do samego sektora wytwarzania energii czy ochrony klimatu, czy do smogu. To jest oczywiste. Nawet porządnego wykorzystania obecnie istniejących zasobów się nie da zrobić w ramach funkcjonującej chociażby gospodarki przestrzennej obecnie. Ten system na przykład rozwoju miast, który jest oparty o tak zwaną urbanistykę łanową, jak to niektórzy prześmiewczo nazywają, no jest tego widomym dowodem. Tak? Jak tam zbudować w sposób racjonalny gospodarowanie? Po drugie, chcę powiedzieć, że tutaj najtańsza energia, no tutaj się zgadzam z panią poseł Ilpiątek. Najtańsza energia to jest ta, której nie zużyjemy. I ona jest największym naszym sukcesem. Więc my powinniśmy myśleć o tym, jak budować energooszczędne systemy. Kwestia offshore'u i atomu. One są w kontrapunkcie w stosunku do sieci, bo przecież offshore budujemy na Bałtyku i potencjalne lokalizacje dużej energetyki atomowej też tam są, a możliwości ich przesyłu są wyczerpane. Więc tutaj ja bym raczej zmierzał w kierunku właśnie zbudowania możliwości przesyłu tej energii, którą wytworzymy w ramach energetyki obywatelskiej, odnawialnej. Bo już w chwili obecnej widzimy, że ta zmiana, która jest proponowana, ona wynika z faktu, że nie nadążamy w tym zakresie. Tak? No i chcemy uzdrowić, że tak powiem, kłopoty energetyki zawodowej, sieci przesyłowej przez likwidację dotychczasowego systemu wytwarzania energii odnawialnej w ramach chociażby energii fotowoltaicznej. Ja chciałbym powiedzieć, że w moim przekonaniu my powinniśmy włączyć ludzi w ten proces. I skoro ludzie się przekonali do tego, że wytwarzanie energii na własnym dachu, na dachu własnego domu jest dobrym rozwiązaniem i chcą to robić dalej, to nie zmieniajmy tych regulacji, tylko starajmy się usunąć przeszkody, które temu towarzyszą. Wtedy włączymy ludzi w ten proces. Jeżeli mówimy, że
że chcemy, żeby rolnicy zaakceptowali również tą koncepcję od pola do stołu w ramach Nowego Zielonego Ładu, to musimy im dać też nowe źródła dochodów. Te nowe źródła dochodów mogą również być związane z wytwarzaniem energii. Tak mówią niektórzy ogrodnicy w Holandii, którzy mówią, z czego uzyskuje pan największe dochody? On tak zastanawia się, prowadząc gospodarstwo szwarniowe, mówi, z produkcji energii. Więc my musimy zbudować taki system, który jest przyjazny dla tych, którzy żyją na tych obszarach. I dlatego uważam, że te lokalne społeczności energetyczne, czy też klastry energetyczne, jak pan redaktor Bendyk zna ostro, prawda? Z jednej strony kogeneracja, z drugiej strony włączenie odnawialnych źródeł energii, z trzeciej strony również transport zeroemisyjny. I to powinien być przykład, że jeżeli my przekonamy obywateli, lokalne społeczności do tego przekonamy, to będzie nam również łatwiej robić tę politykę na szczeblu krajowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani poseł Gabriela Lenartowicz, zapraszam. Dziękuję bardzo. Myślę, że co do narzędzi transformacji, to tu się zgadzamy i to tak jak w tym eseju pan dyrektor Bendyk wspomniał, zarówno epistemokraci, jak i technokraci te narzędzia nam przygotowali. Problem jest, jak je wdrożyć i jak je zastosować, bo wiemy, że sukces jest uwarunkowany akceptacją społeczną. I pytanie właśnie, jak to zrobić? Przed chwilą pan poseł Grzyb powiedział, że trzeba włączyć ludzi. Ale ja uważam, że my musimy przemodelować tę naszą demokrację, oprzeć ją na więzi i to musimy stworzyć taki system, gdzie ludzie włączają władzę w swoje decyzje, czyli jakby odwrócić to rozwiązanie. Ta nowa demokracja musi być oparta na więziach, na realnych i autentycznych więziach i być oparta na zestawie korzyści i wyboru. My zapominamy i nie mówimy o tym, że na przykład zarówno klimat, jak i generalnie całe środowisko jest korzyścią, jest bogactwem, który jesteśmy my ludzie dysponentem. Trzeba to podkreślić i że to my ludzie, my obywatele dysponujemy i wybieramy w jaki sposób będziemy tym dobrem dysponować i jak będziemy o nie dbać i jak je będziemy przekazywać w spadku następnym pokoleniom. W takim przemodelowaniu systemu liberalnej demokracji opartej na także na więziach społecznych i tych republikańskich, wbrew pozorom, służy rewolucja cyfrowa. Zielony Ład jest ładem cyfrowym, bo ta cyfrowa rewolucja pozwoli na to, żeby rewolucja komunikacji cyfrowej stała się narzędziem dla obywateli do komunikowania się z władzą, a nie, jak to widzieliśmy do tej pory, nawet w przypadku dużych kampanii wyborczych, narzędziem władzy do zdobywania i utrzymywania tej władzy w stosunku do ludzi. I było pytanie jeszcze tu o to, w jaki sposób organizacje pozarządowe, eksperckie mogą brać udział w współtworzeniu takiej prawdziwie obywatelskiej polityki. A no właśnie, możemy stworzyć takie rozwiązania, żeby to nie obywatele i nie organizacje pozarządowe były odwrócone od polityki, od partii politycznej, a stały się katalizatorem tej rozmowy. Czyli takim ustrukturyzowaniem komunikatu i organizowania się społeczności i przełożenia tego komunikatu na działania polityczne, legislacyjne, a nie buntowanie się przeciwko tym rozwiązaniom. To my, politycy, powinniśmy się stać narzędziem dla głosu społecznego i tu organizacje pozarządowe mogą być tym prawdziwym, tak jak już powiedziałam, katalizatorem, a nie sekundantem tej, wydawałoby się do tej pory, kreowanej sztucznej wojny między wy, politycy, a my, obywatele. Myślę, że na tym oparte rozwiązania mogą być tym, co nas połączy, bo w istocie taka feteria tych narzędzi, co do niej, z wyjątkiem tych
denialistycznych, rozmaitych. Tu się zgadzamy, to jest kwestia tylko doboru, ale w jaki sposób podziękować, pozyskać dla tych idei naszych wyborców. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i pani poseł Katarzyna Lubnauer, zapraszam. Po pierwsze musimy zauważyć, że nawet tak jak tutaj rozumiemy, tak długo jak dochodzi do implementacji, tak w tej chwili jest kilka takich wątków, w których się zgadzamy. Po pierwsze, że takim kierunkowym działaniem powinno być oparcie się na szeroko takiej upowszechnionej, prosumenckiej, rozproszonym sposobie produkcji energii. I to zarówno na obszarach wiejskich jako alternatywny sposób finansowania życia mieszkańców wsi i producentów rolnych, jak i również jako sposób, że tak powiem, działania. I druga rzecz, która też się wydaje bardzo, że tak powiem, wspólne, że musimy zmienić styl życia, dlatego że to, co tutaj chyba powiedział też pan Mędyk, ale to się pojawiało, że ta energia, którą zaoszczędzimy, jest tą energią, która jest najtańsza i która, no można powiedzieć, że jest najbardziej ekologiczna. Tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia, bo w tej chwili, jeśli chodzi o taką społeczną też, społeczne ruchy, my bardzo dużo robimy na przykład, żeby zmienić piece, które są trujące na piece, które są mniej trujące. Natomiast na przykład nie robi się wiele w tej sprawie, żeby zadziałać bardzo szeroko na temat termoizolacji domów. My jeszcze w dalszym ciągu mamy bardzo dużo budynków, które bardzo dużo energii tracą. Kolejna kwestia to jest transport. Według mnie wewnątrz kraju praktycznie nie powinno być, powinna być oczywiście dobra sieć komunikacji związana z komunikacją pociągów, komunikacją zbiorową, ale bez komunikacji samolotowej. W tym kierunku zdaje się Francja idzie, że już praktycznie ta, wychodzą z założenia, że na terenie kraju ta komunikacja samolotowa jest jakby w sposób nieuzasadniona. U nas to są zapóźnienia, bo naprawdę ze Szczecina w dalszym ciągu jest trudno się przemieścić do Warszawy regularnie inaczej niż samolotem. W związku z tym, to co powinno nas łączyć jeszcze, kolejna rzecz, tutaj jest dyskusja na temat tego, czy musimy atom, czy nie musimy i gdzie on powinien być, żeby nie trzeba było od początku robić sieci energetycznej, chociaż ona wymaga oczywiście na pewno odświeżenia, bo jest bardzo, nazwijmy to, stara i zawodna. Natomiast tą rzeczą, która jest, to jakie można wprowadzić rozwiązania prawne, które by zachęcały Polaków do tego, żeby być producentami energii. I tu niestety to, co ja mówię, jeżeli chodzi o plany, jeżeli chodzi o nasze deklaracje, ja widzę pewną spójność, ale jeśli chodzi o działania, które mamy w ostatnich 6 latach, to najpierw kwestia energetyki wiatrowej, ale w tej chwili te rozwiązania, które wiążą się z fotowoltaiką, powodują, że za moment będziemy mieli odchodzenie Polaków od chęci bycia prosumentami i bycia producentami energii. I w tym znaczeniu trzeba postawić też na jeszcze inne rozwiązania. Po pierwsze przywrócić możliwość energetyki wiatrowej, ale po drugie wprowadzić rozwiązania, które powodują, że ludzie, nawet ci, co mieszkają w blokach, mogą uczestniczyć w postaci jakichś spółdzielni, w postaci zaangażowania swoich środków we wspólnej na przykład energetyce opartej na fotowoltaice, na energetyce wiatrowej, czyli spowodować, żeby wszyscy byli za to odpowiedzialni i rozwiązać jeszcze problem magazynowania energii. Czyli co zrobić, żebyśmy byli w stanie magazynować energię uzyskiwaną z OZE, ponieważ ona ma jedną, jedyną wadę. Jest energią, która jest, nazwijmy to, fazową. Nie jest zawsze, w związku z tym zmusza szukania tego komponentu, który jest zawsze albo czy z gazu, czy z węgla. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani poseł Anita Sowińska, zapraszam. Ja odniosę się do pytania pana redaktora, ponieważ pytanie było, jakie jest przesłanie nasze dla organizacji społecznych, dla organizacji eksperckich. Ja widzę tutaj takie 3 obszary. Pierwsze to jest współpraca i ta współpraca szczególnie między organizacjami społecznymi, które bardzo często, zwłaszcza w tym obszarze ekologii, są rozdrobnione. To są często kilkuosobowe grupki. Natomiast tutaj na przykład Fundacja Batorego mogłaby pełnić w jakimś konkretnym obszarze lub szerzej, nie wiem, taką rolę katalizatora i łączenia tych organizacji, a to już się dzieje w niektórych obszarach, na przykład w rolnictwie i tutaj moim zdaniem taką rolę pełni Platforma Rolnictwo Przyjazne Klimatowi, tam jest pan profesor Karaczun zaangażowany, ale są też organizacje skupione wokół rzek albo wokół lasów.
Natomiast myślę, że warto sieciować, bo rzeczywiście w jedności siła i ten nacisk społeczny jest i skuteczność tych organizacji jest znacznie większa. Drugi obszar to są interesariusze i tutaj należy szukać takich czasami nieoczywistych interesariuszy. I tu podam przykład z mojego doświadczenia, na przykład jak sprzeciwiliśmy się budowie 100 sztucznych zbiorników wodnych, ja osobiście dotarłam do związków wędkarskich, do kilkudziesięciu związków wędkarskich, wysłałam po prostu pismo i zaalarmowałam, że to będzie miało kolosalny wpływ na ryby wędrowne. To nie jest moje jakby środowisko, nie współpracuję z nimi, ale być może, że zawsze trzeba, jeżeli postawiamy sobie jakiś cel, to warto się zastanowić, kto jeszcze spoza tej naszej bańki informacyjnej mógłby być zainteresowany tematem. Tu akurat jest przykład taki, ale na pewno w każdym przypadku może być inny. I trzecia rzecz to jest zaangażowanie społeczne i to nie tylko tutaj to, co było już wspomniane, na przykład możliwość sprzedaży, czyli ta demokratyzacja rynku energetycznego, ale również panele obywatelskie. Myślę, że to już jest czas na to, aby w Polsce był krajowy panel obywatelski. Myślę, że też nie ma co czekać na inicjatywę rządu, gdyby organizacje społeczne, kilka organizacji, myślę, że to nie jest takie trudne, ja też mogę sieciować osoby, które też się tym zajmują, jakby złożyły ofertę rządowi polskiemu, że chcemy współorganizować ten panel obywatelski i zrobić taki z prawdziwego zdarzenia, ale tak, żeby byli w nim zaangażowani rzeczywiście eksperci, a nie tylko eksperci z nadania, bo to jest oczywiście zawsze ryzyko, to moim zdaniem taki panel obywatelski mógłby zaktywizować pewną taki ferment społeczny i być takim katalizatorem zmian. Jeszcze na koniec energetyka. Myślę, że bardzo dobrze by zrobiła nam debata. Moim zdaniem mamy już bardzo dużo punktów stycznych. Dziękuję serdecznie i pani Małgorzata Tracz, zapraszam. Tak, to ja może zacznę od tego, że już sam przebieg naszej debaty, gdzie mieliśmy się zastanowić, jak zbudować Eko Rzeczpospolitą, jakich narzędzi użyć, pokazuje, jak potrzebna i ważna jest tutaj rola organizacji społecznych i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo mam wrażenie, że tutaj większość z nas skupiła się na tłumaczeniu swoich rzeczy programowych. To jest oczywiście ważne, tak? To ja się cieszę, że coraz więcej partii politycznych tak naprawdę myśli o klimacie, ma specjalne programy jakby temu poświęcone i energetyce, i rolnictwu, i transportowi. Ale to nie wystarczy, tak? Bo jeśli chcemy mówić, jeśli chcemy zbudować taki konsensus społeczny, a nie polityczny, dotyczący zielonej transformacji, zielonej rewolucji tak naprawdę, która dotknie wszystkich obszarów życia. Bo tu możemy sobie wymieniać, tak, energetyka, efektywność energetyczna, rolnictwo, transport, ale to dotknie tak naprawdę każdego obszaru życia, łącznie ze zmianą pewnych nawyków. Więc budowanie takiego porozumienia społecznego to nie może być, nie może przebiegać w sposób, że sobie partie polityczne usiądą do stołu i powiedzą, z twojego programu bierzemy ten element, a z twojego bierzemy ten drugi element. A z tego elementu zrezygnujemy, bo tylko jedna z pięciu partii na przykład sprzeciwia się budowie elektrowni atomowej. Tu właśnie, żeby był konsensus społeczny, muszą być zaangażowani obywatele i obywatelki. I właśnie rolą organizacji społecznych jest zorganizowanie, czy no może nie zorganizowanie, bo to musi też robić strona rządowa i polityczna, ale współorganizowanie i zachęcanie do udziału w tej wielkiej debacie narodowej, która będzie się odbywała na różnych płaszczyznach i panelach obywatelskich, i na spotkaniach kół gospodyń wiejskich, i poprzez regularne debaty ekspertów, i poprzez ankiety wysyłane przez obywateli i obywatelki, która będzie procesem, tak, rok albo więcej, ale będzie tym procesem, o którym też było w tych esejach, że obywatelki nie czują sprawczości i jakby ciężkie będzie przejście z tej demokracji bezwysiłkowej do demokracji wysiłkowej w momencie, kiedy nie ma tej sprawczości.
I teraz pytanie, jak tą sprawczość zrobić, tak? Czyli żeby obywatele i obywatelki chcieli się wypowiedzieć w takiej wielkiej debacie narodowej, ale też wiedzieli, że ich głos ma znaczenie, a nie jest tylko głosem, tak jak mamy głos wyborczy raz na 4 lata, tak? Wybieramy parlament. Czyli żeby mieli realny wpływ, ale nie musieli wchodzić w buty polityków, bo nie każdy chce w buty tych polityków wchodzić, tak? Ale chce mieć wpływ na to, co dzieje się w państwie. I wydaje mi się, że tutaj wielka współpraca pomiędzy różnymi organizacjami politycznymi, organizacjami społecznymi, nie tylko ekologicznymi, prawda, ale tymi też o szeroko pojętej demokracji, tak naprawdę każdym, walczącymi na każdym polu, to jest właśnie znalezienie sposobu, jak zachęcić ludzi w tej wielkiej debacie narodowej, która wypracuje ścieżkę dekarbonizacji i ścieżkę zielonej rewolucji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dziękuję serdecznie za te konkretne rekomendacje. Notujemy je pilnie. A teraz chciałem poprosić panią poseł Jadwigę Emilewicz o odniesienie się, podsumowanie, fakt, że już tylko 3 minutki, ale mam nadzieję, że uda się tutaj wyrazić istotne. Dziękuję bardzo. No, bardzo ciekawa dyskusja, wiele wątków. No, zgodnie z sugestią pana redaktora, nie będę się odnosić do poprzedników, to jest tak krótko 3 rekomendacje, może nawet nie tylko dla organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, ale do szerokiego grona dyskutantów debaty publicznej w zakresie polityki klimatycznej. Po pierwsze, dużo eurorepublikanizmu w polityce wewnętrznej i dużo twardego realpolitik w polityce zagranicznej, w zakresie polityki klimatycznej. Zgadzając się co do tego, myślę, że ten konsensus tutaj mamy, że chcemy w Polsce wytwarzać zielonią i tanią energię. Nie mamy jasnej odpowiedzi jednoznacznej, w jaki sposób być jednocześnie pięknym, mądrym i bogatym, czyli właśnie jak sprawić, żeby ta energia była dostępna, stabilna, czysta i tania. Dziś takiej technologicznie takiej odpowiedzi prostej nie ma i to też warto, żebyśmy potrafili powiedzieć. Mój ten realizm polityczny w polityce zagranicznej chciałabym, abyśmy mogli uzgodnić, że twarde stanowisko w polityce zagranicznej w tym obszarze może na przykład oznaczać to, że być może dyskusja w czasie, kiedy ceny energii elektrycznej są takie jak dzisiaj, oznacza na przykład poważną debatę w Unii Europejskiej na temat systemu ETS. Czy system ETS rzeczywiście służy pierwotnie wyznaczanym mu celom? Czy w sytuacji, w której głównymi beneficjentami, aktorami na tym rynku są na przykład podmioty, czy spółki, czy fundusze niezwiązane bezpośrednio z rynkiem elektroenergetycznym europejskim w ogóle, albo inaczej zainteresowane destabilizacją tego systemu, to być może jest to czas na rewizję systemu. Nie podważenie go, ale na refleksję i zmianę w tym obszarze. To byłby mój taki pierwszy punkt, abyśmy unikali w dyskusji klimatycznej takiego klimatycznego optymizmu, nie zwracającego uwagi na warunki, w jakich ta debata się toczy. To byłby punkt pierwszy. Punkt drugi to związane z tym, o czym już wspomniałam. Polityka zmiana, transformacja energetyczna w Polsce jest procesem długotrwałym i bardzo kosztownym. Biorąc pod uwagę to, że chcemy, jeśli mówimy na serio o transformacji, czyli mówimy o elektryfikacji transportu, o elektryfikacji ciepłownictwa, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło i choć zgodzę się, że oczywiście najlepszą energią jest ta, której nie wykorzystamy, to w perspektywie najbliższej dekady czy dwóch zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, bo też chcemy, żeby rosło, tak? Bo chcemy, żebyśmy wymieniali kopciuchy na czystą, tanią, zieloną energię. Chcemy elektryfikować ciepłownictwo, chcemy, żeby podnosząc efektywność energetyczną budynków, jednocześnie, aby były one ciepłe i bezpieczne, zasilane czystą i tanią energią. Więc tego prądu będziemy potrzebować więcej. Mam nadzieję, że będziemy go także potrzebować dlatego, że Polska będzie się dalej rozwijać, będzie dalej krajem przemysłowym. Wiemy dobrze, że pewne bankructwo idei
oparcia rozwoju gospodarczego na usługach, z jakim mieliśmy do czynienia na początku XXI wieku, mamy i tę dyskusję mamy już za sobą, więc chcemy mieć nowoczesny, efektywny energetycznie, ale jednak przemysł. Ten przemysł będzie potrzebował, potrzebuje dzisiaj i będzie potrzebował energii. A zatem biorąc pod uwagę stan wiedzy i nauki na dzisiaj, zapewnienie, oparcie systemu elektroenergetycznego tylko i wyłącznie na źródłach odnawialnych nie jest możliwe. I nie przypadkiem zatem tak duże parcie i ciśnienie na budowę i finalizację instalacji Nord Stream 2, ponieważ największe gospodarki europejskie wiedzą, że tej energii w podstawie będą bardzo potrzebować. Ważne, abyśmy widząc ten dyskurs nie wymagali od siebie czegoś innego niż inne kraje europejskie od siebie dzisiaj wymagają. Czyli będziemy potrzebować więcej energii, będziemy zatem potrzebować energii stabilnej w podstawie. Tej energii stabilnej z OZE w podstawie mieć jak na dziś nie potrafimy. Technologie wodorowe to technologie dalekiej przyszłości. Więc że ta transformacja musi przebiegać w pewnym takcie. To, że wymaga paliw przejściowych, że wymaga pewnych inwestycji, co do których powinniśmy się zgodzić i które powinniśmy zaakceptować. I wreszcie punkt trzeci, ja wspominałam o tym na początku. I to zadanie pewnie duże też dla ważnych, istotnych, kluczowych organizacji pozarządowych i środowisk opiniotwórczych. Potrzebne jest odczarowanie roli PKB w ocenie wiarygodności gospodarek narodowych, aby chociażby państwa, które nazwałabym państwami trucicielami, przestały wypełniać podium najlepiej rozwiniętych gospodarek, a co za tym idzie, brak wzrostu nie oznaczał porażki. Dobrostan społeczny możemy dziś mierzyć już innymi wskaźnikami niż PKB. Ważne, abyśmy promowali te inne wskaźniki. I ostatnia już rzecz. Ważne, abyśmy w tej debacie publicznej, trudnej, potrafili docenić też przy wszystkich brakach, które dziś w Polsce mamy, to co udało się zrobić w ciągu ostatnich lat. Te ponad 700 tysięcy gospodarstw domowych, które zainwestowało w elektrownie słoneczne na swoich dachach, to jest sukces, który udało nam się, myślę, wspólnie osiągnąć. Te 5,6 gigawata energii w elektrowni słonecznej na dachach, to jest sukces ostatnich trzech lat. W odejście od paliw stałych w paleniskach domowych, ustawowe, to też jest rzecz, którą udało się nam, trudno, z mozołem, ale udało się nam je przeprowadzić. I z dużych inwestycji, no trzymamy wszyscy kciuki za wiosnę przyszłego roku, za dokończenie inwestycji w Baltic Pipe, to także rzecz, która ma pomóc dostarczyć, dywersyfikować dostawy, poprawiać bezpieczeństwo energetyczne, no ale także odchodzić od paliw, od paliwa stałego, które jest tym najtrudniejszym, najbardziej szkodliwym paliwem. To także jest ten element, z którego myślę, którym się możemy chwalić. Dystans do pokonania przed nami ogromny. Ważne, aby ta dyskusja klimatyczna odbywała się w takim mocno realpolitycznym sosie, abyśmy sobie z tego naprawdę też zdawali sprawę. Ta rzecz, o której też wspominałam na początku, że polityka klimatyczna to nie jest polityka idealistyczna, za którą nie toczą się, czy też nie są bardzo mocno, za którą nie idą technologie, które są technologiami kosztownymi. Warto o tym także pamiętać w tym dyskursie w Polsce. Ważne, abyśmy nie byli tylko biorcami, ale także tymi, którzy w tym łańcuchu wartości gdzieś wyżej będą występować. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani poseł. Panie profesorze, ja jak jedna strój pana jest teraz na zakończenie tej dyskusji, bo zaczynał pan jednak z taką dużą dozą takiego, no, powiedzmy, realizmu historycznego. Jak pan patrzy w przyszłość w tej chwili? Panie prezesie, no, na podstawie naszej dyskusji można by powiedzieć, że to się rysuje bardzo dobrze. Któraś z pań powiedziała, że nie ma między nami różnic. Ja się absolutnie zgadzam. Te drobiazgi, które polegają na tym, że jedni podkreślają pewne aspekty, a drudzy inne aspekty. No, mówimy o w gruncie rzeczy nowym projekcie cywilizacyjnym, który dzisiaj płynie ze starej Europy, bo jesteśmy na kontynencie, który tak się określa.
Jest to kontynent niewielki, a na nim mieszka 600-700 tysięcy ludzi, w Unii Europejskiej 450 tysięcy. Mapy, które się sporządza w Australii, mają Australię w środku i ta elipsa, którą my też widzimy, zawsze w środku naszej elipsy jest Afryka i Europa. My jesteśmy całkiem nieźli jako Europejczycy. Na lewo mamy na naszych mapach eliptycznych mamy północną i południową Amerykę, a na prawo mamy cały kontynent azjatycki. Ale mapy w Japonii czy mapy w Australii wyglądają zupełnie inaczej. Tam po prostu nie ma Europy, bo to jest znacznie mniejszy niż subkontynent indyjski, przylądek do wielkiego euroazjatyckiego kontynentu. A więc musimy mieć świadomość, że dzisiaj cała Europa, my wszyscy bierzemy w niezwykłym procesie cywilizacyjnym udział. Jesteśmy jego reprezentantami, chcemy go obronić. I powiem tak, to będzie gorzka konstatacja. My się tu wszyscy zgadzamy, ale nieprzypadkowo zapewne zostaliśmy jako kraj, nasza ojczyzna, na końcu stawki. Jesteśmy naprawdę w ogonie. Jak 10 czy 12 lat temu w Europie próbowało się stymulować pewne ruchy, bo niektórzy byli do przodu, Francuzi z energetyką nuklearną, to mieliśmy wielu sojuszników, Hiszpanie, Włosi, Estończycy, oni mieli 90% złupków energii elektrycznej jak my, Rumuni, Czesi. Teraz w zasadzie jesteśmy sami. Coś się stało w ciągu tych ostatnich dwóch dekad. Coś bardzo niepokojącego. Problem polega na tym, że nie jest trudno snuć realne i bardzo wartościowe plany, że należy uczestniczyć w tym wielkim projekcie cywilizacyjnym, jak się jest w opozycji. Znacznie trudniej, jak się jest partią rządzącą. I tego byśmy chcieli, chcielibyśmy, ja chciałbym, żeby przywódcy poszczególnych partii politycznych, które dzisiaj w zgodzie zabierały głos, jakieś były niuanse. I to chciałem podkreślić, że jest na przykład pewien dysonans pomiędzy tymi całkiem realnymi postulatami i właściwymi, o których mówiła teraz ostatnio pani minister, a tym, co robi obecny polski rząd. Przecież propozycja wyjścia z węgla na Śląsku w 2049 roku jest absolutną abstrakcją, bo my ani nie mamy węgla, żeby go wydobywać, a w 40 roku, może w 38 w ogóle zabraknie ludzi, którzy chcieliby go kopać, nie mówiąc o społecznościach poszczególnych miast, które po kolei jedna za drugą mówią, nie chcemy kopać węgla, my chcemy tylko dać, żeby się nam dali realne podstawy do tego, że można z niego wyjść. A więc te dysonanse są spore i to jest nasze najważniejsze zadanie. Ja myślę, że Fundacja Batorego będzie miała bardzo wiele roboty, żeby spisać postulaty. Ja tu mam też całą kartkę różnych rzeczy spisanych, ale nie będę dodawał do tego, bo to jest świetna debata. My z różnych partii politycznych, a ja z Parlamentu Europejskiego wiemy, jak bardzo możemy się różnić w szczegółach, ale zasadnicze sprawy, te cywilizacyjne sprawy, które są przed nami, nas absolutnie łączą. Trzeba spisać te postulaty, stworzyć coś w rodzaju takiej normy, nad którą będziemy dyskutować i będziemy już konkretnie przywódcom partyjnym pokazywali to, co się udziało, wspólnie stworzyć, bo to rzeczywiście jest wyzwanie na miarę lat 80. i 90. ubiegłego wieku, żeby przekształcić system, w którym jesteśmy, zupełnie nowe pojmowanie odpowiedzialności demokratycznej i obywatelskiej za tą wielką cywilizacyjną przemianę. To jest wielkie przedsięwzięcie i myślę, że Fundacja Batorego, esej pana prezesa został tu szczegółowo omówiony przez koleżanki, więc nie będę do niego wracał. To jest dobry początek dyskusji, ale czeka nas trudna droga, żeby się porozumieć ponad podziałami politycznymi.
Dziękuję serdecznie panie profesorze. Ja już niewiele będę dodawać, zwłaszcza, że czas już minął, a dziękuję za to podsumowanie, bo ono dobrze moim zdaniem jakby wyraża i problem, ale jednak też potencjał właśnie tej rozmowy i państwa diagnoz i propozycji, bo bardzo dziękuję za to niezwykle głęboką dyskusję i niezwykle też ciekawą. Będziemy ją kontynuować w różnych przekrojach, też mieszając różne środowiska, tak jak tutaj padało, i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, i też no, bo rzeczywiście stawka jest taka, że wszyscy musimy się w to włączyć. Natomiast bardzo dziękuję za ten potencjał pokazujący, że jest szansa ciągle zbudowania jakiegoś modelu wspólnej takiej dyskusji i określenia konsensusu, przynajmniej w głównych kwestiach, które by umożliwiły współpracę, a nie walkę, chociaż ona też pewno będzie dotyczyć, ale miejmy nadzieję, że szczegółów, a nie podstaw. Także dziękuję serdecznie paniom i panom za udział, za wypowiedzi, za czas. Wszystkim, którzy nas oglądali, dziękuję za uwagę. I nie kończymy na tym, to jest dopiero początek, chociaż jak już było, te procesy trwają od wielu lat i też te dyskusje w pewnych środowiskach już były obecne, ale chcemy je no, wzmocnić, włączyć w to całe społeczeństwo, więc próbujmy. Dziękuję bardzo, dobrego dnia, dobrego weekendu.